Dzień dobry, ja mam przyjemność prowadzić dzisiejszą sesję, ale nie będę Państwa zanudzać, to będzie dokładnie trzy zdania. No, rozumiem, że wprowadzenia, rozumiem, że z tytułów możemy domniemywać, że dzisiejsza sesja będzie raczej poświęcona wizji przyszłości, w odróżnieniu od tych, które były wczoraj i dotyczyły teraźniejszości. Chociaż chciałam przypomnieć, że wczorajsze ostatnie wystąpienie w tej sesji, w której brałam udział, pani profesor Marody, było już bardzo wyraźnie nawiązujące do przyszłości, ale raczej w skali makro wielkich zmian społecznych, idei leżących u podłoża tych zmian, ewentualnych zmian. Dziś będziemy mówić, zaczynając od takiej skali makro chyba, trochę bardziej, bo całość nosi tytuł Transgresje polskości, nisze kultury w poszukiwaniu utraconej pewności, ale zaczynamy od performansów polskich, no w ogóle od takiego bardzo ciekawego tytułu Performanse polskie, społeczna dekrystalizacja, rekonstrukcja, retroucieczki, subświaty przyszłości. No a później będą takie trzy aspekty bardziej, no może nie niszowe, ale będą trzy wybrane aspekty dla mnie niezwykle interesujące. Będziemy mówić o seksie, modzie oraz kibicach i piknikowym patriotyzmie. No i przyjemność mam podwójną, nie tylko ze względu na tematy, które są zaproponowane w tej sesji, ale także ze względu na skład referentów, których prawie że w ogóle nie muszę przedstawiać, no ale na wszelki wypadek to zrobię. Zaczynamy od pana profesora Szlendaka, powszechnie znanego, a już tutaj państwu zwłaszcza, no a już po wczorajszym wieczorze to tym bardziej, socjologa, antropologa, badacza kultury, zajmującego się właśnie socjologią kultury, socjologią rodziny, relacji damsko-męskich, ale też ja mam wrażenie, że od czasu do czasu socjologią dzieciństwa, która też mi jest bliska, no i obyczajami czy stylami życia. No a jak poza tym państwo wiedzą, od wczoraj szacownego, nagrodzonego Gloria Artis, więc tym bardziej przedstawiać nie trzeba. Zostałem przygnieciony tym orderem. Później wysłuchamy referatu pana profesora Zbigniewa Izdebskiego, którego też właściwie nie ma chyba potrzeby przedstawiać, no, człowieka powszechnie znanego, który oswaja nas od lat z kwestiami seksualności, ale myślę, że przede wszystkim zajmuje się z mojej perspektywy tym, co można by nazwać socjologią obyczajów seksualnych. No, później o modzie będzie nam mówić znawczyni tematu, pani redaktor Barbara Gajos. Hanna Gajos, przepraszam najmocniej. Nie szkodzi, Barbara jest żoną, była żoną Janusza Gajosa i mam to jakby. A poza tym... Ja nie byłam. Poznałam kiedyś panią Barbarę Gajos i podejrzewam, że to jest ten powód tego przejęzyczenia. Pani redaktor jest krytykiem mody, redaktorem naczelnym rynku mody i przemysłu mody, ale także autorką blogu Szyk i Szok. No i ostatni referat, choć myślę, że ostatni to nie znaczy, że mniej ciekawy niż pozostałe, będzie wygłoszony przez pana doktora Radosława Kosakowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, który zajmuje się badaniem religii, badaniem, jak podejrzewam, też ruchów subkulturowych kibiców. Nie bez powodu zresztą, bo jak się dowiedziałam w kuluarach, jest byłym reprezentantem Polski juniorów w piłce nożnej. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu profesorowi Szlendakowi. Apelowałabym do wszystkich referentów o pilnowanie tych pół godziny na wystąpienie. Tomek mi zabronił. Ja bym jeszcze poprosił o to urządzenie, którym będę mógł państwu pokazać kilka zdjęć, bo nie uda mi się, myślę, tak barwnie opowiedzieć o tych obrazach. Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, nadszedł czas po polityce, po sprawach poważnych, po historii, aby zająć się tematami no z gatunku nieważnych, takimi, na których wszyscy się znają, to znaczy modą, seksem, sportem, kibicowaniem. Ja się zajmę stylem, a rekonstruktorzy, którzy pojawią się na końcu tej opowieści, głównie właśnie na obrazach niż w moich słowach, będą pewną ilustracją tego, o czym chciałbym państwu opowiedzieć. No, chciałbym powiedzieć o tym, że kiedy rzucimy okiem na Polaków Anno Domini 2014, to mając w pamięci tych Polaków sprzed lat 10 czy 20, to zauważymy, że powychodzili z szaf, że już się
nie kryją. Przeciwnie, są coraz barwniejsi. Przepraszam Państwa za neologizm, coraz pawiej piropuszyści, coraz nachalniejsi w ujawnianiu swoich indywidualności zewnętrznemu światu, coraz bardziej są sobą, że posłużę się terminologią, której użyła wczoraj Mira Marody. Coraz bardziej ujawniają się zewnętrznemu światu poprzez publicznie emitowane gesty, pokazową konsumpcję, styl. To jest znacząca przemiana w polskiej obyczajowości, którą chciałbym i sobie, i jakoś Państwu postarać się wyjaśnić. Ta opowieść bierze się z pewnego zadziwienia zjawiskami, które dzieją się dzisiaj w kulturze, czy w polskiej obyczajowości szczególnie. Ja Państwu podam przykłady oczywiście na początek tego rodzaju zjawisk, które przynajmniej moje zadziwienie budzą. Na przykład budzi moje bezustanne zdziwienie, kiedy słyszę 10-letnie dziewczynki odpytywane w telewizyjnych show, gdzie przychodzą śpiewać. Kim chciałyby zostać w przyszłości? Te 10-letnie dziewczynki mówią, że oczywiście aktorką po pierwsze, po drugie piosenkarką, po trzecie fryzjerką w tej właśnie kolejności. Wszystkie te trzy zawody są, jak mi się wydaje, przynajmniej równoważne. Drugie zadziwienie to zadziwienie, z którym się Państwo na pewno spotykają w momencie, kiedy przyglądają się Państwo szyldom rozmaitych instancji, zwłaszcza usług. To będą faktyczne przykłady, które Państwu wydłubałem z Torunia. Jest taka, są pewne zaklęcia terminologiczne, które opatulają rozmaite zawody, które nie są specjalnie dystyngowane czy specjalnie prestiżowe. Kreator fryzur, to jest w Polsce fryzjer. Menedżerka galerii paznokcia, to jest kosmetyczka. Akademii. Specjalista do spraw marki. To, brzmi to tak właśnie bardzo ogólnie, ale kiedy się dowiemy, kto to jest. To jest człowiek kontraktujący liczbę paczek chipsów danego producenta w supermarketach. Tak, specjalista do spraw marki. I moje ulubione ostatnie. Stylista dań wegetariańskich. To jest właściciel warzywniaka w Toruniu na Głowackiego 2. Teraz no zastanawiam się, skąd się biorą tego rodzaju rzeczy. Dlaczego tak się mocno Polacy ujawniają. To jest moje ulubione zdjęcie z badań rekonstrukcyjnych, które pokazuje to polskie, nie chcę powiedzieć rozpasanie, ale takie rozbuchanie, takie ujawnienie się, rozmaite polskie performanse, które się dzieją. Przeszliśmy od ukrycia w szafie, od bycia schowanymi w prywatnej przestrzeni do nachalnej autoekspozycji, do usilnego starania się o publiczną widzialność. Mamy do czynienia z ewidentną wielością performerów, ze swoistym społecznym, umasowionym ekshibicjonizmem, z uzwyczajnionym, znormalizowanym, przepraszam Państwa znowu za słowo, gwiazdorzeniem. Tyle, że dzisiaj każdy musi gwiazdorzyć, tak? Nie tylko pewne szczególne postaci czy szczególne wzorce osobowe. Coraz więcej tej indywidualności, tej podmiotowości, tego bycia sobą na społecznej scenie. Normalność osiąga się poprzez nadobecność na portalowych tablicach, poprzez nachalność tych performansów również sieciowych i w rozmaitych innych okolicznościach. Performance w takim najwęższym znaczeniu, tu skorzystam z książki Madeleine'a Carlsona, to pokaz umiejętności, to jest sztuka wymagająca pokazania tego, co się potrafi na społecznej scenie. Nie wszyscy jednak coś potrafią, a po prawdzie to coś potrafi bardzo niewielu. Tymczasem performance jest pewnym wymogiem, przed którym stoi dzisiaj niemal każdy i niemal każda. No i niemal każdemu i niemal każdej brakuje umiejętności i talentów, w związku z czym trzeba w to widowisko zmienić zwykłe bycie. No, nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, że przewalają się przez media tabuny po prostu osób, które nie mają ani nic do powiedzenia, ani nic do pokazania, tak? A są sobą, powiedziałbym, gwałtownie, tak? Czy mocno w tych mediach. No, zastanawiam się właśnie, skąd się to bierze i spróbuję to Państwu wyjaśnić, a potem Państwo pewnie jakoś mi. Każdy pragnie być kimś, tak? Bycie sobą jest w ogóle trudne w tych okolicznościach, proszę zwrócić uwagę. Każdy pragnie być kimś, ale pozostaje nikim w natłoku innych osób pragnących tego samego, bycia kimś. Wiedziemy trochę sfrustrowane żywota, właśnie usilnie pragnąc być kimś pośród samych kimsiów. Jakie jest wyjście z tej sytuacji nieszczęsnej? No moim zdaniem jest ostentacja, to znaczy taka przesadna autoprezentacja, to ona jest dzisiaj motorem społecznych działań. Właśnie, obrazki. To nie Polska, to Lubeka, od razu zaznaczam, ale w wielu miejscach polskie gimnazjalistki, polskie licealistki wyglądają bardzo podobnie. To chciałem Państwu zwrócić uwagę na styl, z którego czyni się dzisiaj pożytek w tej ostentacji, w tym pokazywaniu siebie, w tej autoprezentacji. Shona Pomeranz to jest taka badaczka kanadyjska zajmująca się właśnie użytkami czynionymi z mody przez kanadyjskie dziewczęta, ujęła tę sprawę lapidarnie. Styl to skóra społeczna dzisiaj.
Strój, styl, jej zdaniem jest, znaczy strój, styl jest narzędziem konstruowania naszej podmiotowości, naszej indywidualności. Nie jest narzędziem do informowania o niej na zewnątrz, tylko narzędziem do konstruowania tej podmiotowości. Styl to coś, co jednostki transmitują o sobie do świata społecznego, ale też coś, co umożliwia transmisję w drugą stronę, to znaczy pozwala światu społecznemu i obowiązującym w nim rozmaitym, tu znowu cudzysłów, dyskursom na przeniknięcie w charaktery ciała ludzi. Styl jest dzisiaj koniecznym warunkiem podmiotowości. Każdy musi mieć styl, nie wiem, czy Państwo też na to zwrócili uwagę. Robotnik musi mieć styl, akademik musi mieć styl. Nie tylko gwiazda telewizyjna ten styl musi mieć, ale dosłownie każdy. No fryzjer to już z pewnością musi mieć styl. Żyjemy w takich czasach, w których styl jako społeczna skóra stał się wymogiem dla każdego. Wszyscy muszą być pozerami i pozerkami, z czego różne rzeczy wychodzą, ale to pewnie Hanna Gajos nam o tym opowie. Chciałbym przyjrzeć się temu, co się dzieje, temu ujawnieniu się Polaków, tej sile stylu poprzez koncept, który rzeczywiście zwie się dosyć, przegapiam tutaj interesujące obrazki, społeczeństwo spektakularne, to jest akurat sfotografowane w Słowacji, w Tatralandii, gdzie jest wioska westernowa i popisują się tam panowie i panie puszczający ognie. No, tak, w sensie pan paszczą ten ogień puszczał. To są właśnie umiejętności, które należy dzisiaj w naszym społeczeństwie mieć, żeby zaistnieć. Właśnie. Thomas Spence Smith 40 lat temu, w 1974 roku, zastanawiał się nad tym, w jakich okolicznościach społeczno-historycznych pojawia się silniejszy nacisk na estetykę jako rezerwuar zasobów do budowania prestiżu. On się zajmował XIX-wiecznym dandyzmem. Dlaczego i w jakich okolicznościach historyczno-społecznych dochodzi do takiej erupcji, no właśnie, dandyzmu, pewnego nacisku na estetykę, na styl? Co się takiego dzieje z kulturą i co się takiego dzieje ze strukturą? No jestem socjologiem, się nad tą strukturą zastanawiam, że wychodzą na scenę społeczną dandysi. Co się takiego dzieje, że wychodzą na scenę społeczną właśnie dzisiaj fryzjerzy i tak dalej? Mówi on tak, że nacisk na styl, na estetykę, na symbolikę przypiętą do tego na przykład, co się nosi, jest efektem deintegracji kulturowo-strukturalnej, oddzielenia się kultury od struktury. Ma to miejsce, tego nie unikniemy, w momentach schyłkowych, mówi Smith, w momentach upadku dawnych obyczajów. Już mówiliśmy o tym końcu wczoraj, to jakoś się ta metaforyka końca bezustannie powtarza, tu też będzie trochę końca, moment schyłkowy. Kiedy to tradycyjne dla danej kultury zasoby sytuujące jednostki w strukturze i pokazujące, z kim ma się do czynienia w trakcie interakcji, zawodzą. Czyli schyłek obyczajów to jest taki moment historyczny, w którym, jeszcze raz to powtórzę, kultura odrywa się od struktury społecznej. I moment ten generuje pewien klimat społecznego współzawodnictwa, bardzo specyficzny, w którym wielką rolę ma do odegrania moda. To jak się ubieramy, styl, pokazanie się. Znaczenie mody i stylu rośnie, kiedy maleje znaczenie twardych korelatów pozycji w strukturze. No Wincenty Witos nigdy nie założył krawata, to historycy wiedzą i politologowie. Dlaczego? Dlatego, że struktura generowała to, co na sobie miał. A wczoraj, tak pamiętają Państwo Andrzeja Lepera ubranego w krawat, tak, który to krawat był nieco do niego przypięty, ale może. Po prostu się odrywa to bardzo mocno, styl, strój od pozycji w strukturze. To jest taki właśnie moment historyczny. No i kiedy zawodzi w wyznaczaniu pozycji jednostki zawód czy dochody tej jednostki, to na scenę wkracza styl, który jest oceniany w ramach różnych sieci społecznych. Co się dzieje w tych momentach schyłkowych, jeśli Państwo pozwolą bardzo króciutko zdaniem Smitha i potem przejdziemy do sytuacji polskiej, co się dzieje moim zdaniem w Polsce. No, po pierwsze, jego zdaniem przeżywają się obowiązujące dotąd modele strukturalne i biograficzne. Rośnie współzawodnictwo między jednostkami, które nie jest uregulowane czymś takim na przykład jak klasa społeczna i tak dalej. Skróceniu ulega horyzont czasowy z długiego na krótkoterminowy. No dzisiaj ta moda zmienia się w błyskawicznym tempie. Rośnie, różnicuje się spektrum cech mogących stanowić podstawę społecznego szacunku. Właściwie teraz nie wiemy, dla kogo powinniśmy żywić szacunek z uwagi na symbolikę, która jest jakoś na nim wisi, czy jest do niej dopięta. Nie bardzo to wiemy. Rośnie siła osobistej reputacji jako podstawy szacunku. W takich momentach pojawia się też, w takich momentach historycznych, takich schyłku obyczajów, pojawia się miejsce dla wzorców osobowych specjalnie wyróżnionych, jak mówi Smith. Ale my byśmy powiedzieli, że dzisiaj to nie są jacyś społeczni bohaterowie, nawet dandysi, tylko po prostu celebryci. Pojawia się miejsce dla celebrytów w takich sytuacjach.
Z tą dekrystalizacją kultury i struktury, czy z tą dekrystalizacją strukturalną w dobie internetu dzisiaj wiąże się cały szereg innych zjawisk, o których warto by było powiedzieć. Przede wszystkim zwiększa się znaczenie czegoś, co moglibyśmy nazwać klimatem opinii dla wychwycenia uznania jednostkowej pozycji. Znaczy trudno nie zauważyć, że to znaczenie klimatu opinii dramatycznie dzisiaj urosło, od kiedy funkcjonuje internet w wersji Web 2.0, od kiedy wyposażył nas w rozmaite narzędzia ratingowe. Lajki i dyslajki, komentarze na portalach, gwiazdki i punkty, to jest taka sieciowa struktura budowania prestiżu. Nieustannie musimy się w nowych stylizacjach przedstawiać na Facebooku, żeby w tej strukturze lajkowej, dyslajkowej jakoś funkcjonować. To jest niezwykle stresujące. Ci z Państwa, którzy to wykonują codziennie, wiedzą, jak bardzo boli, kiedy tych dyslajków jest więcej, lajków mniej. Więc styl to jest rodzaj kodu, za pomocą którego jednostki sygnalizują same siebie w tej strukturze jako godne poważania. Ten styl jest właściwie jedyną rzeczą, jaką można zahaczyć, budując swój prestiż, no bo struktura straciła swoją taką strukturyzacyjną moc. No właśnie, to nie są jakieś zdjęcia z przeszłości, to są dandysi dzisiejsi wychodzący na ulicę w trakcie specjalnych dni, w których celebruje się różne rzeczy, a to wiktoriańskość, a to dżentelmeństwo przedwojenne, niektórzy ubierający się tak zresztą na co dzień. Chciałem Państwu pokazać tutaj pewną, o właśnie. Pojawia się zjawisko retromanii i tutaj nawiązuje do grup rekonstrukcyjnych, o których powiem na końcu, ale no właśnie dzisiejsi dandysi, dzisiejsze dandyski, ludzie zainteresowani stylem, czyli coraz większa rzesza, nie wypracowują jakichkolwiek stylów progresywnych, tylko korzystają z tego, co było. A to, co było, jest zlokalizowane w sieci właściwie w sposób, jest tego pełno, tak, tych wzorców rozmaitych historycznych czy wzorców stylów do obrania, ale jest to zamknięta pula. Znaczy internet zabił progres stylistyczny. Proszę zwrócić uwagę, że lata 60., 70., 80., nawet 90. różniły się zasadniczo, jeśli chodzi o styl. Różniły się karoserie samochodów, różniły się bardzo mocno ubiory, które ludzie mieli na sobie. A dzisiaj pewnie mają Państwo wrażenie, że można założyć de facto na siebie wszystko i nie ma pewnego progresu stylistycznego. Nie ma czegoś nowego, faktycznie nowego w tym obszarze, na przykład w obszarze designu. To się bierze z sieci, stąd też takie wzmocnienie tej retromanii czy retromody. W sieci jest pełno wzorców do wykorzystania gotowych, takich, które są wzorcami historycznymi. Sieć zabija po prostu pewien stylistyczny progres. No wszyscy korzystają z tych samych internetowych i blogowych wzorcowni i sklepów i ta obieralność stylu wymagana, obowiązkowa dziś się w obrębie pewnych wzorców do pobrania dzieje. Z czym mamy w efekcie do czynienia? Ja wiem, że to zabrzmi wartościująco, choć wartościujące być absolutnie nie ma, niech mi Państwo wierzą. Mamy do czynienia z ostentacją w wykonaniu maluczkich, ostentacją nudziarzy, ostentacją ludzi, którzy nie mają nic do pokazania, a ten styl eksponują, ciężko nad nim pracują. Jak Państwo zajrzą na przykład na bloga Mr. Vintage, to jest pan, który od 4 lat pracuje nad tym, żeby uzyskać no, maksymalnie elegancką, klasyczną, męską stylizację. Nawet w komentarzach się jego fani troszeczkę z tego natrząsają. Ostentacją szarych konsumentów, nieumiejętnie lub nieinnowacyjnie korzystających z internetowego rezerwuaru stylistycznego. Niestety ta ostentacyjna, codzienna performatyka to działanie pozostające bez wpływu na świat, na bieg rzeczy. I opór w kulturze dzisiejszej i przeciwsystemowość stały się niemożliwe, od kiedy właśnie jednostki wyczerpują energię w procesie kreowania własnego wizerunku i usilnie stają się zostać gwiazdami. Dzisiaj każda osoba chce być gwiazdą, przynajmniej w swojej własnej wąskiej sieci, nie wiem, facebookowej. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale uwierzyliśmy w to, że każdy z nas modeluje świat za pomocą naszych performansów, że nasze indywidualne performanse jakoś kształtują rzeczywistość. Tymczasem tak no nie jest. Chociaż oczywiście współzawodnictwo stylistyczne się mocno nasila. No, ta dekrystalizacja struktury w Polsce, wzmagana ekspansją internetu i kultury konsumpcji, powoduje, że Polacy, obojętnie z jakiego piętra hierarchii społecznej pochodzą, muszą ostentacyjnie performować, nachalnie muszą być lepsi, nachalnie odmienni, stąd te zaklęcia terminologiczne właśnie no, zwyczajnych wydawałoby się zawodów, tak jak właściciel warzywniaka. Nie można być po prostu właścicielem warzywniaka, tylko trzeba być stylistą dań wegetariańskich. To poszukiwanie stylu służy w Polsce wyróżnieniu się.
O, to pokażę Państwu, a propos zaklinania statusów. To jest, to jest witryna sklepu w Toruniu też. To jest sklep oczywiście z narzędziami oraz z specyfikami chemicznymi dla fryzjerów Queen Fryz. To nie jest Photoshop. No dobrze, mamy dwa przynajmniej obiegi, to tak bardzo króciutko tej ostentacji. Taki no, wydaje się prekariacki, czy ludowy i elitarny, czy może przywiązany do nowych mieszczan. To Państwo z całą pewnością przynajmniej jeden odcinek widzieli. Jak widzieli, to wiedzą, o co chodzi. Mamy do czynienia z ostentacją taką z niskim kapitałem kulturowym. Warsaw Shore. Po drugiej stronie mamy Szarmanta, to jest antropolog Roman Zaczkiewicz, który właśnie prezentuje. No, to jest ostentacja w wersji aspiracyjnej. Wszystkie ubrania, jakie ma, są ręcznie szyte na zamówienie. On bardzo długo, no, dwa miesiące to trwa, zanim prezentację taką pokaże na swoim blogu. Ona jest komentowana przez całą masę mężczyzn, którzy wykonują te same czynności. No i widać też tą oczywiście retromanię. Nie. Najciekawsze jest to, że na przykład w Stowarzyszeniu But w Butonierce biorą udział mężczyźni, którzy nie mają, to jest właśnie charakterystyczne i ciekawe dla socjologów, nie mają jeszcze ani zdobyczy życiowych, ani wieku, ani prestiżu, ani żadnych zasobów, które mogłyby jakoś być w tym stroju niezwykle eleganckim, niezwykle kosztownym prezentowane. Nie, no to są 25-letni panowie, którzy jeszcze niczego w życiu nie osiągnęli. To jest ciekawe, tak? No właśnie o tym chcę Państwu powiedzieć. Także to zewnętrze jest ważniejsze dzisiaj niż cokolwiek, co jest w środku. No dobrze, ci rekonstruktorzy, jeśli Państwo pozwolą. Jeden z moich ulubionych artystów, może ukochanych, Heath Bunting, który zajmuje się tym, jak na przykład sobie ułatwić życie. Polecam Państwu jego teksty tego dotyczące. Mówi tak. O dwóch centralnych pragnieniach ludzi współczesnych. Państwo sobie poczytają, ja to jeszcze raz przeczytam. Wizyta w banku w celu zapłacenia rachunków będzie znacznie efektywniejsza i przyjemna, jeżeli uwierzysz, że badasz grunt przed napadem albo inną awanturniczą przygodą. Gdzież to mam? Walka z systemem i bycie gwiazdą wydają się najpopularniejszymi egocentrycznymi fantazjami w naszym społeczeństwie. I odczucie, i pełne wrażenie po badaniach ruchu rekonstrukcyjnego, który się w tę retromanię wpisuje idealnie czy elegancko, że mamy do czynienia pośród rekonstruktorów właśnie z tego rodzaju zachowaniem. To znaczy samo uczestnictwo w grupach rekonstrukcyjnych jest jedną z odpowiedzi na kulturowy wymóg uczestnictwa w tym wyścigu szczurów stylistycznym, o którym tutaj Państwu mówię, ważnym stylistycznym, no bo struktura już nie określa naszego miejsca, naszego prestiżu. A rekonstrukcja to pewien sposób włączenia się w tę rywalizację jednostek, z których każda pragnie się stać kimś innym. Rekonstruowanie to oczywiście produkowanie pewnych fantazji na temat siebie, rozmaitych. Rekonstruktorzy na przykład z wrocławskiej grupy Festung Breslau mają dwa zestawy mundurów, bądź nawet trzy w jednej szafie. To znaczy mogą być zarówno SS-manem, czy żołnierzem Wehrmachtu, ale też i radzieckim żołnierzem, ta sama osoba. Ma te mundury w swojej szafie. No jest to podobne na poziomie motywacji i efektów do cosplayu, czyli wcielania się w bohaterów anime i mangi, albo do odgrywania bohaterów gier komputerowych fantastycznych serii, takich jak Star Trek. No rekonstruktorskie ciało to jest taki wieszak na rekonstruktora tożsamościowe fantazmaty. To są reprezentanci klasy średniej, najogólniej rzecz biorąc, to są urzędnicy, to są studenci, to są akademicy, czasem artyści, niektórzy z nich są biznesmenami. Nie są jednak to osoby, no nie wiem, jakoś szczególnie popularne, czy takie, które miałyby światu faktycznie coś do powiedzenia. No i to jest tak, moim zdaniem uczestnictwo w tym ruchu rekonstrukcyjnym zapewnia poczucie bycia gwiazdą wydarzenia i częścią innej, takiej obok-systemowej rzeczywistości za jednym zamachem. To znaczy to jest taki sposób na to, żeby być gwiazdą, spełniać to podstawowe przykazanie dzisiejszej kultury. Zostań gwiazdą, pokaż się, performuj, a jednocześnie jak zdejmą te mundury, to są już nierozpoznawalni. Tak? Poprzez przeistoczenie się w rekonstruktora są też troszeczkę poza systemem, przebywają w takiej bańce, obok-systemowej bańce. Czyli tak, wracając do Heatha Buntinga, mamy taką sytuację, w której no, trudno uciec od tego systemu nieszczęsnego, komercyjnego, w którym funkcjonujemy, ale rekonstrukcja to trochę umożliwia. Możemy pobyć gwiazdą i jednocześnie być obok systemowi, no bo nie przeciw systemowi. W każdym razie od kwietnia do października, kiedy jest ciepło, można się w takiego rekonstruktora pobawić. Jest to, no właśnie, bycie gwiazdą nie przynoszące indywidualnej rozpoznawalności. Mam jeszcze oczywiście jakieś obrazki.
Tutaj mamy, to jest Malbork, tak, jeśli dobrze pamiętam, gdzie rycerstwo leżało pokotem przed jedną z bram w celu zbierania datków od przechodzących. Pytani rekonstruktorzy przez nas, czy czują się, zapytaliśmy o to wprost, czy czują się gwiazdami na przykład w swoim lokalnym środowisku, oni powiedzieli nie, że właściwie tego nie chcą. Absolutnie nie. Znaczy, są gwiazdami, kiedy performują, a potem mogą to zdjąć i już nie uczestniczyć w tym wyścigu szczurów. Zwróćcie Państwo uwagę, jak to jest wygodne. Można z pewnej perspektywy mówić, że się w tym w ogóle nie uczestniczy, prawda, w tym performowaniu. I właściwie narracja na temat ludu, który przychodzi, przepraszam Państwa za wyrażenie, bo to są wyrażenia samych rekonstruktorów na ich rekonstrukcję. No właściwie rekonstruktorzy trochę ich nienawidzą. Nie wiem, tu patrzę na Krzysztofa Lechnickiego, z którym badaliśmy, trochę ich nie lubią, może tak, w ten sposób. Ale tych ludzi, którzy ich oglądają, ponieważ no są to ludzie odmienni klasowo bardzo mocno, nie rozumiejący, co właściwie ci rekonstruktorzy robią. I może dobrze, że jak zdejmę ten fantazmat, jak zdejmę ten kostium rekonstruktorski, to przestaje być widoczny. Więc rekonstruktorzy walczą z systemem tylko do pewnego stopnia, fundują sobie ograniczone czasowo ucieczki. To jest Grunwald, jakby Państwo nie zauważyli. Właściwie pokażę jeszcze jedno zdjęcie. O, tu. Moje ulubione, tak. Pyton na polu chwały jest pod Grunwaldem. To są pewne takie bańki właśnie ucieczki od tej nowoczesności, która jest identyfikowana jako paskudna, nieciekawa, nieładna po prostu. Te retro ucieczki w retro stroje są i retro sytuacje są, no są dla tych ludzi ciekawsze. Ale to jest ostatnie zdaniem mojej opowieści. Jakiś rodzaj właśnie wplecenia się w ten wyścig nieszczęsny stylistyczny. Dziękuję bardzo. Świetny przykład dyscypliny czasowej. Teraz prosimy pana profesora Izdebskiego. Dzisiaj wszyscy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja w swoim wystąpieniu poświęconym seksualności, ale pewnej, z tytułu wynika doprowadzenia do pewnej kategoryzacji, troszeczkę pod wpływem wczorajszych wykładów Państwa, a wcześniejszych referentów, trochę swoje wystąpienie wczoraj zmodyfikowałem również ze względu na to, jak zacząłem, jak wiele miejsca w dzisiejszych wystąpieniach późniejszych będzie zajmowała sprawa związana z internetem. A internet jednak w sposób znaczący w tej chwili łączy się z kwestią także seksualności. Mam wrażenie, że wczoraj jestem przekonany, że wczorajsze wystąpienia i pana profesora Sulimy i jednocześnie pani profesor Łaciak i Marody w jakimś stopniu nawiązywały do sfery związanej z seksualnością człowieka, mówiąc i o erotyzmie, czy sygnalizując kwestię erotyzmu chłopskiego, kwestię obyczajowości, a w tym także obyczajowości seksualnej, o czym pani profesor mówiła, wskazując na przykład na badania jakościowe, które prowadzi, w wyniku których wiemy, że coraz więcej społeczeństwa w Polsce ujawnia także te postawy konserwatywne, a te postawy konserwatywne wpływają także w sposób znaczący na pewne postawy wobec seksualności człowieka. Nawet jeżeli się by szacowało, że w tej grupie mamy około 1/4 społeczeństwa o tych mających tego typu postawy, to jest to grupa społeczna, bardzo często dobrze zorganizowana, bardzo w sposób zdecydowany wyrażająca swoje poglądy, żeby nie powiedzieć wprost restrykcyjna często wobec spraw związanych z seksualnością. I mieliśmy tego w ostatnich tygodniach przykład obywatelskiej inicjatywy, gdzie do Sejmu wpłynęła ta inicjatywa podpisana przez 250 tysięcy osób pod hasłem Stop Pedofilii, a jak się przyjrzeliśmy temu bliżej i dyskusja była, to chodziło o to, aby po prostu zakazać podejmowania edukacji seksualnej
z dziećmi i młodzieżą do 15 roku życia. Jak wiele w ten czas wskazywano na kwestie zagrożenia ze strony edukacji seksualnej dla rozwoju dzieci. W Państwa wystąpieniach także doszliśmy do tego, że na przykład w miejscowości Chełmno mamy rozwijającą się taki nurt promocji walentynek, świętego Walentego, prawda? W nawiązaniu była i Praga i tak dalej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że mając na względzie także promocję, o której mówiliśmy, promocję niektórych miejscowości, to w ubiegłym roku, nawiązując do współczesnych Polaków wobec seksu, w miejscowości Lubniewice, to jest w Lubuskiem, a nad pięknymi jeziorami, otworzyliśmy Park Miłości imienia Michaliny Wisłockiej. I wokół tego Parku Miłości w tej chwili właśnie Lubniewice zaczynają troszeczkę budować także swój wizerunek marketingowy. Z panią redaktor Gajos przypominaliśmy, jak wiele lat temu spotykaliśmy się jeszcze u Michaliny Wisłockiej. I Michalina Wisłocka w latach 50. przyjechała do Lubniewic po takim emocjonalnym rozstaniu z mężem, bo jeszcze nie formalnym, ale emocjonalnym rozstaniu z mężem i w Lubniewicach przeżyła, mimo że już wcześniej była wiele lat mężatką, i w Lubniewicach przeżyła pierwszy w życiu orgazm. I jakby nie Lubniewice, jakby nie ten Jurek Kaowiec, którego ona tam spotkała, to byśmy na pewno nie mieli sztuki kochania. Dlatego, że ona, będąc także lekarzem ginekologiem, wiedziała dużo na temat fizjologii kobiety, wiedziała dużo na temat fizjologii seksu, ale nie przeżyła tego, co było dane niektórym kobietom, nielicznym. I dlatego też myślę, że te Lubniewice i ten Park Miłości to jest taki dobry symbol tego nie chcę powiedzieć orgazmu, bo jak zacząłem mówić o tym, że w Lubniewicach Wisłocka przeżyła pierwszy w życiu orgazm, to niektórzy wymagali ode mnie, no niech pan tak nie mówi, tylko niech pan powie pierwszą miłość w życiu i tak. Słuchajcie, miłość to nie zawsze orgazm. Miłość to jest często bardziej skomplikowany stan. Aczkolwiek orgazm, jedno i drugie, może być bardzo przyjemne, prawda? Natomiast chciałem tylko Państwu powiedzieć, że mamy Park Miłości Michaliny Wisłockiej. To jest Świebodzin. Tak. To jest z autostrady 30 km, jak jedziemy do Berlina. Najpierw do Świebodzina, a potem... A w Świebodzinie figura Chrystusa Pana. Proszę Państwa, chcę też Państwu powiedzieć, że od wielu lat w Polsce upowszechnia taką definicję zdrowia seksualnego, ponieważ WHO-owską, ponieważ sądzę, że w polskiej rzeczywistości, kiedy mówimy o tych przemianach obyczajowych, to my nie nauczyliśmy się sfery seksualności, aktywności seksualnej traktować w kategorii, że to jest także ważna kategoria naszego zdrowia. Często mówimy o zdrowiu fizycznym, często mówimy o zdrowiu psychicznym, a przecież sfera seksu także związana jest z naszym zdrowiem. I ważne jest, żeby tutaj dostrzegać, że to zdrowie seksualne związane jest i z integracją biologicznych i emocjonalnych aspektów życia seksualnego, koniecznych do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Czyli już sama definicja pokazuje, że sprawa związana z naszą seksualnością nie jest także taka jednoznaczna, łatwa w sensie przeżywania, w sensie także komunikowania. Pamiętam, jak na jednej z naszych debat kilka lat temu pan profesor Bralczyk także dokonywał wprowadzenia do dyskusji, nie chciał, żeby nazwać tego referatem, a wprowadzeniem do dyskusji, jeżeli chodzi o język związany z seksualnością Polaków, a wpływu na proces komunikowania. I myślę,
że to, co jest dla nas Polaków w tym obszarze seksualności najtrudniejsze, to jest właśnie komunikowanie. My jakoś, no lepiej, gorzej ten seks uprawiamy, jesteśmy zadowoleni z niego i tak dalej, ale to, co jest trudne, to jest właśnie mówienie o naszej seksualności. Mówienie o naszych pragnieniach, potrzebach, fascynacjach, trudnościach. To widzę często w gabinecie, kiedy rozmawiam z pacjentami, jak wiele mogliby uniknąć w życiu trudnych sytuacji, jeżeli chcieliby z drugą osobą, którą mówią, że na przykład kochają, także rozmawiać o sferze związanej z seksualnością. Ja wiem, że są osoby, które mówią, to dobrze jest, abyśmy się nauczyli rozmawiać i rozmawiali o seksie. Inni mówią, okej, są to sprawy, o których może niekoniecznie musimy mówić, ale przecież ta kwestia związana z komunikowaniem także pomaga nam na tworzenie lepszej jakości związku, także na spełnienie. Ja często mam w grupie pacjentów takie osoby, które przed rozwodem jeszcze zdecydowały się spotkać ze mną i porozmawiać o tym, co ich tam w życiu spotkało, dlaczego oni się decydują na to, żeby się rozwieść. I mam nieraz takie poczucie, że te osoby często miały podobne oczekiwania w sferze seksu, tylko że nigdy o tym nie mówiły. Traktowały seks jak test na inteligencję, prawda? Żeby po prostu, będę robił to, bo może to o to chodzi, będę robiła to. I nie powiedzie, ja nieraz mam sytuację taką, że ktoś określa powód rozwodu niedobór seksualny. Jak dochodzimy do tego niedoboru seksualnego, to okazuje się, że jej oczekiwania i jego oczekiwania, jak rozmawiamy w cztery oczy, są bardzo podobne, tylko nigdy oni tego nie wyartykułowali. Nieraz się wstydzili, dlatego że w moim odczuciu to, co się w Polsce dzieje w sferze seksualności czy podejścia do seksu, to jest właśnie bardziej wychowanie człowieka do wstydliwości niż do otwartości. Wprawdzie to, o czym mówił profesor także Szlendak, że internet w obszarze seksualności zajmuje bardzo ważną rolę, ale to przekracza niektóre granice prywatności, ale to wcale nie znaczy, że te osoby, mimo że potrafią eksponować w internecie swoją seksualność, potrafią na temat tej seksualności w relacjach partnerskich z kimś rozmawiać. I chciałem Państwu także powiedzieć, że coraz częściej, kiedy mówimy o seksualności człowieka, w definiowaniu seksualności człowieka, wskazuje się na to, że to są zachowania ludzi prowadzące do orgazmu lub przynajmniej do przyjemności, która występuje, czy te relacje występują często między dwojgiem ludzi, mówię często między dwojgiem, bo coraz częściej także jest to układ trójkąta, to jest to, o czym Polacy najbardziej marzą, jak pytasz, jakieś masz fantazje Polaków, to szczególnie mężczyźni mówią tak, on jeden i dwie kobiety. Występują między dwojgiem ludzi, ale także nierzadko praktykowanych w pojedynkę. Kiedyś w mówieniu o seksualności nie podkreślano faktu także realizacji seksualnej praktykowanej w pojedynkę. Natomiast traktowano to jako coś gorszego, stygmatyzującego naszą seksualność. I to szczególnie w polskiej także rzeczywistości. To zaczyna się troszeczkę zmieniać. Ja chcę pokazać Państwu, ja będę się odwoływał, proszę Państwa, do różnych badań swoich i te, o których w tej chwili mówię, to są badania reprezentatywne z 2011 roku na próbie 3200 Polaków w przedziale 15-59. Tutaj będę dokonywał do analizy do 49. Będę mówił później o seksualności internautów na próbie 10 tysięcy internautów i o seksualności 50+, też na próbie
2000. I teraz proszę zwróćmy uwagę. Ja zapytałem, czy od wielu lat, od 97 roku, pytam Polaków o subiektywną ocenę zadowolenia z życia seksualnego. I proszę zauważyć, że mamy bardzo wysoki wskaźnik w Polsce zadowolenia z życia seksualnego. Ja w ostatnich badaniach zmieniłem kategorię tutaj, bo mamy tak, bardzo zadowolony, raczej ten kolor żółty, zadowolony, a tu mamy kategorię ani niezadowolony, ani zadowolony. A jakbym dał kategorię bardzo zadowolony, zadowolony, raczej zadowolony, to mielibyśmy prawie 90% Polaków zadowolonych z życia seksualnego. To można powiedzieć, z niczego nie jesteśmy tak zadowoleni jak z seksu. Prawda, w Polsce. Ale ponieważ przez kilka tur tych badań dokonywałem analizy tej grupy osób raczej zadowolonych i w tej grupie raczej zadowolonych nieraz dostrzegałem ludzi takich, mówię, Boże, z czego ktoś może być zadowolony, nie? Ale później sobie mówiłem jako badacz, przecież co komu do domu, jak chata nie jego, prawda? Najważniejsze, że ktoś jest zadowolony. Ale co to znaczy? Że niektórzy nie wiedzą, ile jest tego potencjału, który może towarzyszyć tobie w większym zadowoleniu. O. I proszę, zwróćmy uwagę na to. I teraz tak. Proszę Państwa, i teraz jedną z takich form aktywności jest masturbacja. To jest to, co już było w tej petycji tak stygmatyzowane, żeby nie rozmawiać z dziećmi na temat masturbacji. I proszę zauważyć, tu mamy od 97 roku badanie i tu mamy, i w grupie mężczyzn 73% mężczyzn deklaruje, że ma doświadczenia związane z masturbacją. Ale jest pewna grupa mężczyzn, która nie ma doświadczeń związanych z masturbacją. I teraz tak, niektórzy mówią, że masturbuje się 99% mężczyzn, a 1% się nie przyznaje, prawda? Ja jednak nie podzielam tego i nie dlatego tylko, że będę bronił swoich badań, chociaż wiem, że one są trudne, trzeba mieć pewien dystans, często z Tomkiem Szlendakiem rozmawiamy na temat sposobu formułowania pytań, żeby jak najwięcej uzyskać prawdziwych informacji. Ale proszę Państwa, w swojej praktyce pracy z pacjentami spotykam pewną grupę mężczyzn, którą jak rozmawiamy o ich biografii seksualnej, to pytam o to, co związane jest z doświadczeniami seksualnymi. Jest pewna grupa mężczyzn, która mówi, nie miałem takich doświadczeń. No nie wiem, może dlatego później zostali moimi pacjentami, ale tacy są. Tutaj mamy też kategorię, proszę zwrócić uwagę, 30% kobiet mówi, że ma doświadczenia z masturbacją. Ja się będę później odwoływał także do badań internautów. Internauci to jest zupełnie inna kategoria. Tych z doświadczeniami związanymi z masturbacją w grupie kobiet jest zdecydowanie już więcej. Ale jak prezentowałem po realizacji tego projektu badania swoje w Instytucie Kinsey'a, to wielu moich kolegów z Instytutu Kinsey'a amerykańskich, jak zobaczyło, że 30% kobiet w Polsce się masturbuje, to z taką troską mówi do mnie, Zbigniew, a co reszta kobiet robi, prawda? I to nie chodziło o to, żeby powiedzieć, że masturbacja jest czymś obowiązkowym, tylko chodziło o to, że badacze amerykańscy z pewną troską podchodzą do aktywności związanej na przykład z masturbacją, mając poczucie, o czym pisała zresztą w swojej sztuce kochania Michalina Wisłocka, że trening masturbacyjny u kobiety jest bardzo dobrym treningiem do przeżywania w przyszłości lepszego orgazmu. O tym bardzo pięknie w tej chwili mówi się w filmie Masters of Sex na kanale Ale Kino idzie, znaczy prezentowany jest film pokazujący badania Masters i Johnson z lat 50. Także tu jest to kwestia. I teraz proszę Państwa, jeżeli byśmy popatrzyli na właśnie internautów, to w grupie internautów z kolei, jakbyśmy popatrzyli, to prawie 85% wskazuje na te doświadczenia związane z masturbacją. To jest grupa niereprezentatywna, to była 10-tysięczna grupa. W związku z tym ja się będę odwoływał i mówił, że to są jak gdyby dwa światy w Polsce. To jest to, co jest z Polska wyobrażenia, wizerunki i wizje.
prawda? Ale to są te dwa trochę światy seksualności. I teraz mamy sytuację, jeżeli chodzi o masturbację, tak. Pamiętam, i kiedy my mówimy o masturbacji dziecięcej, wczesnodziecięcej, masturbacji dotyczącej fizjologii, związanej z okresem dojrzewania, mówimy okej. Ale pamiętam, zostałem kiedyś zaproszony do telewizji śniadaniowej, bo to teraz w Polsce najwięcej o seksie możesz mówić w telewizji śniadaniowej, prawda? No nie ma później jakichś takich, no w telewizji programów. I pamiętam, był temat poświęcony seksualności osób w późniejszej fazie życia. W późniejszej fazie życia 50, 60, 70 plus i tak dalej. I no, zaczynamy mówić o tym, że jednak jest pewna grupa na przykład kobiet, która z różnych przyczyn żyje już w pojedynkę. Albo dlatego, że to są kobiety rozwiedzione, albo dlatego, że to są wdowy, prawda? No i tak była dobra atmosfera w czasie tej porannej rozmowy o godzinie 9. I w pewnym momencie jedna dziennikarka mówi tak, no wie pan, no ale przecież te kobiety, no żyjąc w pojedynkę, są pozbawione możliwości doznawania przyjemności związanej z seksem. A ja mówię, wcale nieprawda. To tylko zależy od pewnej koncepcji na życie. Jeżeli masz pozytywne podejście do życia i do swojej seksualności, i to również masturbacja jest formą aktywności seksualnej, która może także doprowadzać do przeżywania orgazmu. Jeżeli ty tej masturbacji nie stygmatyzujesz, nie poddajesz ocenie moralnej, światopoglądowej i tak dalej, mówię, z punktu widzenia seksuologicznego. W związku z tym, z punktu widzenia fizjologii seksu, w ogóle fizjologii naszego organizmu, to jest ważna forma aktywności, która daje nie tylko odprężenie, przyjemność, ale z punktu fizycznego także jest ważna. No i tak pozytywnie zacząłem się tam nakręcać, mówić o tej masturbacji u kobiet. I zakończył się program i prowadzący mówią, że pojechaliśmy po bandzie, prawda? Ja mam poczucie, że przy tym śniadaniu trochę też. I siadłem do taksówki, jadę na uniwersytet na wykłady i już mam telefon. I mówią, dzwoni pani z produkcji, mówię tak. Panie profesorze, przychodzą maile, dzwonią telefony. Kobiety pana bardzo pozdrawiają. Także. I teraz tak. Mamy sytuację taką. Średni wiek inicjacji. Proszę państwa, w przyszłym roku będę powtarzał badania, bo robimy je co 4, co 5 lat. Będę powtarzał te badania. Zobaczymy, jak wyjdzie z tym. Ale w grupie mężczyzn to jest 18 lat, w grupie kobiet 18,7. Średni wiek inicjacji określamy w przedziale wiekowym 15-49. To jest ważne, żebyśmy mieli... Aczkolwiek ten wiek inicjacji zaczyna się obniżać. I my mówimy tak, że coraz częściej... ale nie jest też tak, że na tle innych krajów, ta inicjacja seksualna na tle krajów europejskich jest i tak późniejsza niż w wielu innych krajach europejskich. Natomiast chcę państwu pokazać pewną tendencję. Ja mówię tylko o tendencji, bo z tej grupy badanej wyłoniłem grupę 15-17 lat. To nie była duża grupa, ale proszę zauważyć, że stosunek do pochwowy w tej grupie deklarowało 28% dziewcząt i 22% chłopaków. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli my mówimy o tej wizji przyszłości, to może być tak, że inicjacja seksualna dziewcząt w Polsce w przyszłości może być wcześniejsza niż inicjacja seksualna chłopaków. Dlatego to nie jest żadne nowum. Na przykład w wielu krajach skandynawskich jest tak, że inicjacja seksualna dziewcząt jest wcześniejsza niż inicjacja seksualna chłopców, bo proces dojrzewania psychoseksualnego jest u dziewcząt wcześniejszy. Natomiast to, że inicjacja chłopaków w polskiej rzeczywistości jest wcześniejsza, wynika ze względów takich uwarunkowań kulturowych, uwarunkowań religijnych. W związku z tym możliwe, że to będzie się zmieniało. Jeżeli chodzi o zwyczaje, liczbę partnerów seksualnych,
to tu średnia jest 4 partnerów seksualnych. 3 w grupie kobiet, 6 partnerek ma mężczyzn. Mężczyźni mają 6 partnerek, tak. Ale to się też widać będzie zmieniało. Natomiast też mam dystans do kilku pytań. Jednym z pytań jest długość aktu trwania aktu seksualnego, czyli to potraktowałem od gry wstępnej do zakończenia stosunku, to jest 28 minut. Ale zapytałem o to, jak długo trwa stosunek seksualny od wprowadzenia, od momentu wprowadzenia penisa do pochwy. 13,8, ale jak pokażę Państwu te dane z 2001, to deklarowana długość stosunku seksualnego to było 18 minut. Czyli tempo życia powoduje, że to się bardzo znacząco przenosi na sferę seksu, że jest już coraz krócej. 13,8. Pamiętam, te raporty często także są drukowane w Polityce i pamiętam, był taki wytłuszczony w którymś roku właśnie ten tytuł dotyczący, jak długo ten seks, jaka jest długość czasu trwania stosunku seksualnego, pamiętam 18 minut. Ja się często z tym sformułowaniem powtarzam, ale to trochę lubię. I jedna z redaktorek do mnie dzwoni, mówi tak, a przygotowując ten materiał, mówi to 18 minut to jest chyba razem z prysznicem i z dojazdem, prawda? Aczkolwiek chcę Państwu powiedzieć, że jak byłoby te 13 minut, to i tak było nieźle, dlatego że nieraz po wykładach wiele pań do mnie podchodzi i pyta o te 13 minut, mówiąc na to, czy nie mam jakiegoś adresu za nadwór, prawda? W związku z tym to pokazuje, że proszę Państwa, długość czasu trwania stosunku, jak ja będę mówił o kwestiach mężczyzn, to my mamy sytuację taką związaną nieraz u mężczyzn, która występuje z przedwczesnym wytryskiem. I kwestia na przykład przedwczesnego wytrysku to jest zaburzenie podobne do zaburzeń związanych z zaburzeniami erekcji. Tylko że zaburzenia przedwczesnego wytrysku występują także w grupie ludzi młodych. I nieraz one mają uwarunkowania psychogenne, ale często także o charakterze fizjologicznym. Natomiast od ubiegłego roku są już wprowadzone leki na przedwczesny wytrysk i w tej chwili możemy także przedwczesny wytrysk skutecznie leczyć, tak jak zaburzenia erekcji u mężczyzn. Proszę zwróćmy uwagę na doświadczenia związane z kontaktami oralnymi. Tu mamy w grupie kobiet i w grupie mężczyzn doświadczenia, jeżeli chodzi o kontakty oralne, ponad 40%. Jeżeli byśmy popatrzyli na kwestie kontaktów oralnych u internautów, to proszę zwrócić uwagę, 81% kobiet, 83% mężczyzn. Mówi o doświadczeniach kontaktów oralnych. To jakbyśmy żyli w ojczyźnie seksu oralnego, prawda? Że tutaj znowuż grupa internautów jest zdecydowanie bardziej w tym zakresie otwarta. Tak samo, jeżeli chodzi o doświadczenia dotyczące kontaktów analnych w populacji ogólnopolskiej, mamy 18% osób wskazujących na tego typu doświadczenia, a w grupie internautów proszę zwrócić uwagę, że to jest ponad 40, prawie 50%. Proszę Państwa, popatrzmy na miejsca współżycia. One trochę ulegają na przestrzeni lat zmianie w Polsce. Najczęściej gdzie Polacy współżyją. To jest no, dom, ale łono natury 43%, samochód 43%, hotel 30%, toaleta 17%, w pracy 10%, prawie 11%. I teraz jeżeli my podejmiemy taką dyskusję dotyczącą, że Polacy coraz więcej czasu spędzają w pracy, to chcę Państwu powiedzieć, jak ja analizuję na przykład, okej, czas pacjentki, ile czasu spędza z mężem, albo pacjent, ile czasu w ciągu dnia spędza z żoną. To on i tak w pracy, poza tym, że w nocy śpią może razem, może oddzielnie, ale i tak w pracy spędza więcej czasu niż spędza w domu. Ile czasu poświęcasz na rozmawianie z żoną czy z mężem, to i tak znacznie mniej niż na rozmawianie z kolegą czy koleżanką nieraz w swoim miejscu
pracy. I nie tylko na tematy zawodowe, ale na tematy różne. Ja nie oceniam tego, ja tylko pokazuję, że coś się zaczyna zmieniać. Jeżeli my byśmy popatrzyli teraz na kwestię wyjazdów integracyjnych, no to zobaczymy zupełnie tam inny krajobraz tego, co się tam zaczyna też dziać. Ale to również dotyczy tego, co związane jest na przykład z seksem bez zobowiązań, o których pani profesor Marody wczoraj mówiła. I teraz tak, dyskoteka to jest prawie 9% osób na dyskotece. Pociąg, metro, tramwaj 6,1%. Prawda. Szkoła, uczelnie 5%. Proszę Państwa, ja w niektórych, jak przychodzą studenci na pierwsze zajęcia i rozmawiam o sferze seksualności, to pytam ich, jakie szkoły kończyli. To nieraz ja wiem, w ramach topografii, jak mówimy o tych badaniach jakościowych, to niektórzy opowiadają, w których szkołach, które miejsca są dobrze przystosowane, czy spełniają warunki, no trudno nazwać intymności, ale do uprawiania seksu, jak i na niektórych uczelniach. W sytuacji telefonów komórkowych i innych sposobów komunikowania to coraz, niestety chyba jednak, jest powszechna forma w grupie ludzi młodych. Teatr, prawie 4% w teatrze. Nie pytałem jak na koncercie. W windzie 3%, kawiarnia, restauracja 2%. Pewno, że także możemy później powiedzieć, że ta toaleta to nie wiadomo, w którym miejscu była, prawda? Bo ona mogła być także w pracy, ona mogła być w szkole, w różnych miejscach. Ale proszę? Mogła być w domu. Tak, nie. To mamy takie przykłady, o których pacjenci... Proszę zwrócić kwestię na metody zapobiegania ciąż. Prezerwatywa na poziomie 65%, tabletka antykoncepcyjna 29%. Jeżeli popatrzymy na lęki, które Polakom towarzyszą w seksie, to najwięcej lęków związanych jest właśnie z lękiem przed ciążą. XXI wiek i znowuż wskazuje na te badania pani profesor Łaciak, o których mówiła, grupa konserwatywnych osób i ich poglądów ma także bardzo duży wpływ na to, co mówią o tym, jak antykoncepcja szkodzi. Ale proszę zwrócić uwagę, 21% mówi stosunek przerywany. 21%. I teraz tak, na kongresach międzynarodowych, jak ja nieraz jestem i mówię o antykoncepcji w Polsce. Nieraz ktoś z grupy uczestników kongresu wstaje i mówi tak, kolego, ale stosunek przerywany to przecież nie metoda antykoncepcyjna. Ja o tym wiem. Tak? Ale przewodniczący obrad wstaje i mówi tak, ale Zbigniew jest z Polski. Chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest takie naprawdę miłe, bo wiele, tak jak wczoraj mówiliśmy, też dobrego słyszy się na temat Polski, a później to tak naprawdę nie wiadomo, kto z nas z tego stosunku przerywanego na sali jest, prawda? A później mówimy, że generalnie jest też tak, że wszystkie dzieci są ukochane, upragnione i planowane. Relacje w związkach. Proszę Państwa, i tutaj wiem, że ten czas już powoli. I teraz chcę Państwu tylko odnieść się do tej kategorii purytanie, pasywni, hedoniści. W tej grupie purytan wskazujemy na to, że tą grupę stanowią ludzie, którzy przywiązują małą rolę do relacji związanej z seksem. W grupie partnerów ten seks znacząco odgrywa większą rolę. Jeżeli podejdziemy do grupy związanej z hedonistami, no to ta grupa przywiązuje małe znaczenie ma partner seksualny, ale seks jako seks jest ważny. I jeżeli byśmy popatrzyli na tą kategorię. W przyszłym roku dokonam troszeczkę innych analiz, ale proszę zwrócić uwagę, że w tej grupie purytanie mamy 20%, ale w tej grupie hedonistów mamy 14%. I jeżeli byśmy popatrzyli na grupę purytanie, to w tej grupie, ja chcę tu powiedzieć organizatorom, że ja odrobiłem te zadanie zgodnie z tytułem, tylko zmieniłem, tak jak Państwu powiedziałem, o pewne
treść. I tutaj my mamy w tej grupie Purytanie, że dominują kobiety, ale też jeżeli popatrzymy i tam w grupie Purytanie 80% osób twierdzi, że jest zadowolonych z seksu. Mimo, że ten seks jest taki, jaki jest, ale są zadowoleni. Natomiast w grupie hedonistów ten seks bywa bardzo o dużej częstotliwości, o zmienności partnerek, partnerów seksualnych, ale proszę zwrócić uwagę, że tylko 23% osób, że tylko 29% badanych wskazuje na zadowolenie ze swojego życia seksualnego. Czyli to wcale nie jest tak, że częstotliwość seksu będzie musiała być związana że to się częstotliwość będzie przenosiła się na zadowolenie z życia seksualnego. Proszę Państwa, i tych analiz, jeżeli chodzi o hedonistów, możemy postawić dwie. Natomiast chcę pokazać Państwu w moim odczuciu pewną znaczącą tendencję, która się będzie pojawiała. Myślę, że w przyszłości będziemy zawierali mniej związków małżeńskich, związków sakramentalnych, że coraz częściej ludzie będą pozostawali w związków nieformalnych i nie mieszkają razem, ale mają poczucie, że są w związku, że pozostają w związku małżeńskim, w związku nieformalnym i mieszkają razem. Ale teraz proszę zwrócić też uwagę, że tych powodów niezawierania związku małżeńskiego jest bardzo wiele, ale 56% osób mówi, że nie ma w moim otoczeniu odpowiedniej osoby. To znaczy, że w tej obyczajowości naszej zaczyna się coś zmieniać pozytywnego, że nie ulegamy presji otoczenia, że wczoraj jak mówiliśmy o rytuałach świąt, kończę, rytuałach świąt, to wskazywaliśmy także na to, że często na przykład w czasie świąt składamy życzenia ludziom i często osobom składamy, byś już wreszcie wyszła za mąż, byś się ożenił, byśmy mieli wnuki, tak? I to jest tutaj wyraźny dowód na to, że nie podlegamy presji. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że internet bardzo mocno wchodzi w nasze życie seksualne. I mamy w grupie internautów prawie 30% internautów, którzy uprawiają seks z osobą poznaną poprzez internet, uprawiają seks w życiu realnym. I ta kwestia dotycząca seksu w życiu realnym, ona nie jest największa w grupie wiekowej 26-30 lat, do 20 roku życia prawie 25, ale 50 plus, 50, 60 i 70 to jest też 21%. Czyli to nie jest tak, że ta grupa 50 plus to są osoby, że się tak wyrażę, marginalizowane w obszarze seksualności. Dla wielu osób uniwersytety trzeciego wieku zrobiły swoje. Prawda? I to także staje się, nauczyli się ludzie komunikować przez internet i ten internet także służy do procesu komunikowania. Kończąc, chciałem powiedzieć, że w sferze seksualnej niedostrzegana w sposób właściwy jest kategoria seksualności osób niepełnosprawnych, seksualności dziecięcej, ale seksualności ludzi w późniejszej fazie życia. I myślę, że to, co w tych przemianach zaczyna bardzo wyraźnie się w tej chwili dokonywać, to jest także większa otwartość ludzi w późniejszej fazie życia na kwestię związaną z prawem do przeżywania własnej seksualności. I chcę powiedzieć Państwu, że w polskiej rzeczywistości tak dużo w tej chwili się nieraz mówi o seksie i się billboardy epatują erotyzmem i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że często my w związkach nie doceniamy także takiej kategorii poczucia bliskości, poczucia związanego z przytuleniem, a każdy z nas w życiu chce mieć jednak jakiegoś misiaczka. Dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo proszę panią redaktor Hannę Geis.
Ja przepraszam, że nie ma obrazków i za kondycję swojego głosu, ale jest moda na zapalenie krtani, jak się okazuje, więc jeżeli chwilami będę niezbyt w dobrej kondycji, to przepraszam. Skoro przedmówca mówił tak pięknie, że chciałabym nawiązać do związków mody z erotyką na początku. Otóż istnieje domniemanie, i może raczej zgodzą się ze mną panie w tej mierze niż panowie, że gdyby Ewa nie odziała się w liść figowy, to do dziś Adam nie zauważyłby żadnej różnicy. I także Jadwiga Grabowska, już jak legenda, a jednocześnie osoba, na którą teraz szukając ładu w modzie próbujemy się często powoływać. Niektórzy nawet przypisują jej kwestie, których nigdy nie powiedziała, ale tak jak z Coco Chanel jest, ale po prostu już trudno sprawdzać, autorki nie zaprotestują, wobec tego hulaj dusza piekła nie ma. Otóż Jadwiga Grabowska mówiła, że kobiety ubierają się po to, żeby jak najszybciej znaleźć kandydata, mówiła to w latach 60., czyli jeszcze bardzo wcześnie, że w stosunku do dzisiejszych zmian obyczajowych, także społecznych i kulturowych, że kobiety ubierają się po to, żeby znaleźć sobie bardzo szybko kandydata, który zechce z nich zedrzeć to ubranie, a potem zechce zainwestować w jeszcze lepsze gatunkowo. Natomiast mężczyźni powinni jej zdaniem ubierać się po to, żeby swoim wizerunkiem od razu na pierwszy rzut oka pokazywać, że sprostają wszystkim tym zadaniom. No i w ten sposób, może nawiązując do przedmówcy, chcę powiedzieć, że z modą w tej chwili dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy, a mianowicie moda zrywa jakby z korzeniami tego, do czego została powołana. To także jest jakby sposób nawiązania do przedmówców. Jesteśmy w fazie ogromnych zmian i także dużo zmienia się w modzie, chociaż przecież zapominamy, często mówimy o modzie, myślimy o falbankach, kolorach, liniach, ale zapominamy o tym, że moda jest trzecią dziedziną gospodarki, przemysł mody, z której żyje na świecie mnóstwo osób. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę taki jakby szybki rozwój krajów azjatyckich, to ma to oczywiście ogromny związek z modą. Zastanawiałam się nad tym, ponieważ jestem debiutantką i nie jestem naukowcem, ale jedynie obserwatorem mody, najpierw tej mody z wybiegów, a od czasu, kiedy powierzono mi w Polsce redagowanie Textilwirtschaft, czyli pisma w Europie poświęconego gospodarce przede wszystkim tekstyliami, modą, także naszymi marzeniami, to nabrałam pokory i zrozumiałam właśnie, że moda to także ekonomia. Wobec tego te wątki jakby marzenia, ekonomia, technologia, przepraszam Państwa, że będą się przewijać w moim wystąpieniu. Usłyszawszy, że mam tu mówić o modzie i odpowiedzieć trochę na pytanie, w jakim stopniu moda kształtuje nas i naszą codzienność, pomyślałam sobie zaraz, moment, ale która moda? Jaka moda? Ta z rewi, z programów telewizyjnych, z tych wszystkich konkursów dla młodych projektantów i celebrytów? A może ta kontraktowana na targach mody międzynarodowych, ta, gdzie robi się biznesy ogromne na modzie, oferowana potem w butikach, a coraz częściej w sieciach handlowych, ogromnych korporacjach, które rządzą się zupełnie innymi prawami, a może ta z internetu, a może ta z second handu, bo wracając, miałam okazję właśnie spędzić kilka dni w Beskidzie Niskim i chcę powiedzieć, że wszystkie główne ulice tak zwane handlowe, piękne, rewelacyjnie wyglądające, jeżeli chodzi o odzież, oferują głównie ten z drugiej ręki. Oczywiście pod hasłem prosto z Paryża, po jakby wspomnienia po Coco Chanel, chcesz wystąpić w kreacji Diora, wstąp do nas i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego rzeczywiście zapanował ogromny bałagan pojęciowy. I w tym momencie warto przypomnieć, co mówili socjologowie mody nam, wtedy kiedy zaczynaliśmy, po co jest ta moda i kiedy ona się zaczyna. Bo przecież nie jest tylko ubraniem, nie jest tylko ubiorem. I pamiętam, że na zajęciach, wtedy kiedy ja byłam jeszcze studentką, dopracowaliśmy się definicji, że moda zaczyna się wówczas, gdy czerpiemy przyjemność z ubrania.
kiedy pojawia się emocja, kiedy mamy frajdę z tego, że jesteśmy ładniejsi, młodsi, wyglądamy na zamożniejszych. Zatem można powiedzieć, że moda to jest taka, skoro mówimy, że ubieranie się to jest jakby taka relacja między kondycją wsadu a oprawy, wsadem jesteśmy my, oprawą to, co niesie moda, to znaczy, że chodzi o sztukę poprawiania natury. Wtedy, kiedy jeszcze o tym rozmawialiśmy, a niestety było to dawno, to mówiono przede wszystkim o poprawianiu natury przy udziale takiego konkretnego krawca i osobistego kontaktu. Co było niesłychanie ważne, wtedy mówiono o sztuce krawieckiej, o rzemiośle krawieckim, ale także sztuce. I pojawia się do dziś takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć, w jakim stopniu moda jest dziedziną sztuki, a w jakim tylko przemysłem. Tu można nawiązać do poszukiwania definicji kiedyś przez Hof i Kamyczka w Przekroju, że właściwie każdy z nas jest twórcą, jeżeli chodzi o modę, bo jeżeli ma ciało i jeżeli coś na to ciało wciąga rano, to znaczy, że tworzy własny wizerunek, jest twórcą. To bardzo dowartościowujące stwierdzenie, i że jesteśmy do tego powołani, ale gołym okiem widać, że jeżeli zbyt wiele osób łatwo uwierzy w to, że potrafią nie tylko wystylizować siebie, ale także stworzyć wzorce dla wielu osób, to mamy obecną sytuację. Uwłaszczyliśmy się na trendach, jeżeli mówimy o wolności, o tym, co w ciągu ćwierćwiecza się stało, ale bardzo się zagubiliśmy w stylach, nawiązując także do przedmówcy. Czyli mamy co w tej chwili, jeżeli chodzi o modę, o polską modę, presję czerwonego dywanu, ścianki sponsorskiej oraz armię szafiarek, którym słowo style kojarzy się przede wszystkim z telewizją śniadaniową w popularnej telewizji. I niestety nie jest to sytuacja dobra, bo przecież z czerwonego dywanu ubrania nie uszyjesz, z krawca celebryty z krawca nie zrobisz. Z filmowych ścianek nie można zbudować żadnej firmy, nawet małej, mikroodzieżowej. A to właśnie ten tercet dominuje teraz w obrazie mody w mediach. A co za tym idzie w świadomości wielu osób, którzy nie mają czasu na to, żeby zajmować się, jak to właściwie z tą modą jest, do czego ona została powołana. W modzie w tej chwili istnieją dwa światy. Jeden to świat marzeń i takich szybkich przemian, które mają niby nas upiększać i właśnie tworzyć różne tożsamości, osobowości, wizerunki. I drugi świat naprawdę, czyli świat ekonomii, gdzie liczy się pieniądze, gdzie wycenia się koszt wykonania zaszewki, dodatkowej kieszeni. I te światy w tej chwili istnieją obok siebie, czasem się spotykają, bo muszą, ale niestety spotykają się coraz rzadziej. Tu może pojawić się pytanie, jak to się dzieje, że facet, komentator z telewizji śniadaniowej, tylko dlatego, że chlubi się upodobaniem do codziennego noszenia damskiej bielizny, okazjonalnie szpilek, może z dnia na dzień obywać się ekspertem mody damskiej, męskiej, a w chwilach szczególnego uniesienia, nawet dziecięcej, i nikt nie mówi, kochany, kłamiesz, przecież ty nie masz pojęcia, bo pomyliłeś tweet ze sztruksem, jedwab z wiskozą, co ty wygadujesz właściwie? Znasz dwa słowa, super, obciach, ewentualnie jeszcze jak już naprawdę przychodzisz po bankiecie wieczornym do telewizji śniadaniowej, to szermujesz słowem zajebisty, zajebista albo obciachowo i naprawdę chcesz stylizować armię kobiet, które chodzą do pracy, świadczą wizerunkiem o sobie samych, które muszą dziecko odebrać z przedszkola i tak dalej. Naprawdę, jeżeli chodzi o media, to żyjemy w świecie mody na niby. Także zdarza się, że taki bezstylowy niby ekspert, który sepleni, mówi marną polszczyzną, nagle uczy nas wymowy ciała, opowiada o tym, jak mamy wyglądać i chce stylizować. Jurek Antkowiak, legenda mody polskiej i polskiej mody także, mówi, że stało się tak, bo
właściwie ta moda w wersji wizerunkowej, chociaż niekoniecznie handlowej, osiągnąwszy ćwierć wieku temu stan takiego przekonania, że mamy wolność, do tej pory trwa upojona tą wolnością. Odurzona wręcz wolnością, myląc to właśnie, co dzieje się na niby z tym, co naprawdę. A naprawdę z projektowania, produkcji, sprzedaży, promocji mody żyje w Polsce około 300 tysięcy osób. Czym jest ta moda właściwie? To jest bardzo trudna definicja i znowu ekonomia, marzenia. Ale jedna z takich niezbyt precyzyjnych, bo nie ma, jeśli chodzi o modę, precyzyjnej definicji, bo jak można zdefiniować dziedzinę, w której w tym samym sezonie jesteśmy jakby akuszerami jakiegoś pomysłu, po czym natychmiast jesteśmy jego grabarzami, uśmiercamy ten pomysł. Ta zmienność mody powoduje, że ona jest trudna do zdefiniowania. A jednocześnie jest pewien paradoks i sprzeczność, bo w dążeniu do unifikacji w różnych przejawach, przecież moda narzuca pewne trendy, tendencje, jednocześnie każdy z mody skorzysta, powie, że po to, żeby być oryginalnym i niepowtarzalnym. Więc to jest szalenie wszystko trudne i zagmatwane. Jedno jest pewne, że żeby się zmieniać, żeby się upiększać, żeby mieć pozytywne emocje skorzystania z mody, trzeba mieć taką cechę, która jest nazywana kreatywnością. Kreatywnością zarówno tych, którzy nam modę oferują, jak i tych, którzy są jej adresatami. Ten duet, jakby oferent i adresat, decyduje o atrakcyjności naszych codziennych wizerunków. Przecież tak naprawdę moda jest swego rodzaju bajerem. Ona nie jest nam potrzebna do przeżycia. Ona nam jest konieczna, żeby nam się żyło ładniej. Kiri Skłodowska pewnie by także odkryła rad w niemodnej sukience, ale myślę, że miałaby mniejszą możliwość romansowania ze swoimi asystentami po godzinach pracy, gdyby stawiała na niemodną sukienkę. Poza tym jeszcze jest jedna taka wspaniała cecha mody, skoro mówiliśmy tu tyle o tolerancji, że moda to jest sztuka zmian, otwartości na zmiany i taki doskonały trening właściwie w tej pogoni za świeżością. I wtedy to jest moda. Ale bywa i bywało tak dawniej, że kiedy ta pogoń kończy się właściwymi wyborami, mówimy o skostnieniu. I powstawał zawsze we wszystkich publikacjach dobrych komentatorów mody. Ja przez dobrych komentatorów mody uważam Barbarę Hof i nieocenione publikacje Teresy Kuczyńskiej w Ty i Ja, bo podobnie jak skończyło się podobno dziennikarstwo, tuż szacunkiem dla wszystkich przedstawicieli prasy, a także dla siebie, o czym mówił mój nauczyciel na naszych zajęciach na studium, bo byłam w grupie Frelka i Kapuścińskiego i kiedy Kapuściński, spotkawszy mnie po latach, zapytał się, no ale dlaczego w ogóle, co z tobą? Ja mówię, jakie to dziennikarstwo teraz w ogóle, co to jest, gdzie się zaplątałaś? Ja mówię, wiesz, ja takie dziennikarstwo użytkowe uprawiam. Ja mówię, wiesz, nie znam takiej kategorii. Wobec tego ta moda była zawsze taka traktowana trochę jak fanaberia przez wszystkich, ale jednocześnie uczyła otwartości i to było szalenie ważne, a jeżeli już ktoś potrafił z niej skorzystać i sobie stworzył coś, co jest stylem, bo styl w modzie to nic innego jak styl w architekturze. Trzeba po prostu opowiedzieć się za pewnymi tendencjami. One muszą ulec skostnieniu pewnemu i poprzez powtarzalność, konsekwencje powtarzania pewnych elementów mówiło się, że osiągamy styl w modzie i budujemy sobie osobowość, jakby osobowość także w ramach mody. Mamy teraz obowiązek swoisty, żeby mówić ciągle o kreatywności, ponieważ jak mówią ludzie mody, ci z przemysłu, dla nich nieszczęściem jest, że moda została wpisana na listę kilkunastu przemysłów kreatywnych w Unii Europejskiej. Co zobowiązuje do tego, żeby odpowiadać sobie na pytania, czym ta moda właściwie jest
I nie bardzo na te pytania ma kto odpowiadać, bo przecież nie odpowie na to aktorka albo celebrytka, która w telewizji śniadaniowej, bo telewizja śniadaniowa ma ogromną rolę i właściwie stała się uniwersytetem stylu niestety dla mas, ludowym uniwersytetem stylu, jakbyśmy powiedzieli, niestety nie trzeciego wieku, ale jednak wobec tego w tej telewizji dla mas nas się przekonuje, że moda to jest tak jak przyklepanie, koperta może być różne, ale przykleisz sobie ten znaczek na siebie, ten znaczek i już masz, jesteś adresowany, adresowana do tego adresata, do którego chcesz dotrzeć. Takie ułatwienia, takie w ogóle schematy, które mówią o funkcjonowaniu mody, niesłychanie zaciemniają cały obraz i powodują, że rzeczywiście jest mnóstwo nieporozumień, bo przecież nie zacznie pachnieć kapusta w momencie, kiedy nazwiemy ją różą, chociażbyśmy się bardzo starali. I podobnie jest tutaj. Kiedy słyszę głos młodej gwiazdki, nazywanej w środowiskach w ogóle zbiorczo, ich nazywanych tych aktorek, aktoreczek, młodych plebaniami, więc kiedy ta taka plebania jakby wypowiada się i mówi, Boże, jakim się stało wczoraj nieszczęście, dlatego że mam w taksówce zawsze wożę, że są trzy sukienki, bo obsługuję trzy imprezy, bo wieczorem i w taksówce się przebieram i wyobraź sobie, że mi się buty pomyliły, a potem na pudelku wszyscy mówili, że miałam nieodpowiednio dobrane buty, bo wiesz, no tak w pośpiechu to mogłam nawet jeden inny i drugi inny włożyć. To myślę sobie, że Coco Chanel, która wymyśliła właśnie małą czarną po to, żebyśmy miały sukienkę nie na ślizgawkę, może i nie na bal od razu, ale na pewno no, taką, którą można odmieniać własną kreatywnością na wiele sposobów w grobie, w Lozannie się przewraca. I niestety nie ma, coraz mniej ma do powiedzenia. I ten przemysł kreatywny, dlaczego ci ludzie przemysłu mody, którzy w nim pracują, tak naprawdę na niby produkują, wymyślają, liczą, zarabiają, bo muszą wypłacić te pensje przecież i projektantce, i krawcom i szwaczkom, to mają z tym problem. Właśnie mają problem z tym, że w Polsce w tej chwili nie mamy sytuacji, która jest w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie funkcjonuje moda jako przemysł mody. We Francji moda nazywana jest przemysłem, jest dziedziną kultury, sztuki, ale jest nazywana także przemysłem. We Włoszech jest nazywana przemysłem. W Niemczech jest nazywana przemysłem także dlatego, że właśnie Niemcy stworzyli całe technologiczne zaplecze dlatego, żeby moda mogła zaistnieć. My w Polsce nie jesteśmy na to przygotowani. Nie mamy funkcjonującego przemysłu mody. I tu można zapytać się dlaczego. Ta lista będzie bardzo długa, ale można powiedzieć, że są na niej, będzie na niej historia, obyczaj, jakby i ta niesłychanie dominująca potrzeba zerwania z estetyką czasów słusznie minionych, w tym także właśnie z modą tamtych czasów i wreszcie wiara w moc promocji, czyli w to, że w aplikacje marzeń, które powinny dominować nad potrzebami, co jest stałą tendencją wszelkich kampanii reklamowych w modzie. Jednak taką najsilniejszą reprezentację na tej liście przyczyn, dlaczego z tym przemysłem kreatywnym nie będzie tak łatwo, zajmują właściwie trzy sprawy. Stosunek do przeszłości, ekonomia i edukacja. Tak oferentów mody, jak i adresatów. Tu muszę powiedzieć trochę o PRL-u, nie dlatego, żeby się zachwycać minionym systemem, ale żeby powiedzieć, że nie przychodzimy znikąd, o czym w ogóle nie wie. Ja mam zajęcia na WSP łódzkim, troszkę w Jamodzie. Spotykam się dużo z młodymi ludźmi, którzy chcą słuchać o przeszłości i pewnie dlatego zapraszają starych gawędziarzy. Ale i oni nic nie wiedzą. Mi się wydaje, że moda się zaczęła właśnie od internetu bardzo często. Że to w PRL-u przychodzi do mnie dziewczyna, która przygotowuje dokumentację do filmu o modzie i mówi, pani Haniu, ale to musiało być straszne, jak wy te narandki, te w walonkach i kufajkach biegałyście. Ja mówię, dziecko, Jedwab Milanowski malowany ręcznie, szpilki z Brackiej i w ogóle, a chłopcy,
dżinsy i kurtki z demobilu i naprawdę nie byliśmy bezbarwni. Ale dlaczego? O modzie w PRL-u nie wiedzą nic. A wbrew pozorom, moda w PRL-u była lepiej zorganizowana, jeżeli chodzi o system przekazywania informacji, niż jest obecnie. O czym pokrótce. Oczywiście miała być własnością ludu, co znajdowało wyraz nie tylko w charakterze produkowanych ubrań, o czym za chwilę, ale przede wszystkim w nazwach fabryk. Pewnie, ponieważ jestem pewnie tu najstarszą osobą, więc państwo pewnie nie wiedzą, że kiedyś każde województwo miało ambicje posiadania zakładu odzieżowego pod wezwaniem 1 maja, Feliksa Dzierżyńskiego albo przynajmniej obrońców pokoju. Widzicie, jak ma to związek z ubraniem, ale tak było. I tym wyborom nas dla powojennych na przykład domów mody, o czym z lubością opowiadała Grabowska, ale nie tylko, towarzyszyły różne rozterki. Na przykład mieliśmy dom mody Telimena, ale decydenci zastanawiali się w Ministerstwie Handlu, czy Telimena to niezbyt frywolnie, bo jednak wiecie, te mrówki, ten Tadeusz i tamta, niejasno z czego pamiętam, ale jednak epopeja narodowa, no więc może i ona taka, no może niech będzie Telimena. Ale kiedy Jadwiga Grabowska chciała dom mody nazwać Feniksem, to powiedziano nie. Jak dom mody, to musi być patriotyzm. Wobec tego oczywiście moda polska przeszła. Podobnie było z innymi sytuacjami, ale istniał Instytut Mody. Do dziś, po 25 latach, nie mamy Krajowego Instytutu Mody, chociaż w każdej gminie mamy Akademię Mody, mamy w każdej gminie Akademię Paznokcia i w każdym, właściwie w każdym małym miasteczku mamy Fashion Weeki na wzór Nowego Jorku w remizach strażackich. To jest oczywiste, musi tak być w krajobrazie. Ale mieliśmy Centralne Biuro Wzornictwa Przemysłu Lekkiego. I proszę państwa, można się śmiać, bo oczywiście była to centrala i jak młodzież dzisiaj słyszy centralne biuro, to jej się kojarzy to z zupełnie innymi centralami, ale to centralne biuro miało projektantów, którzy byli wysyłani obowiązkowo na pokazy mody do Londynu, Paryża, a potem byli zobowiązani do tak zwanych przekazań. Zapraszało się wszystkich adeptów prasy, którzy chcieli w ogóle pisać o modzie i oni musieli wysłuchać, jakie kolory, linie, zaszewki. Stąd ta zażyłość pewna i znajomość, i także znajomość także prywatnych poglądów Jadwigi Grabowskiej, Jerzego Antkowiaka, Magdy Ignar i tak dalej, Zofii Sprudin z Telimeny, które po prostu później się przeradzały w towarzyskie, bardzo sympatyczne kontakty. Poza tym w tym instytucie były tak zwane projektantki resortowe, co bardzo zabawnie dzisiaj brzmi, ale miały bardzo sympatyczną rolę do wykonania, ponieważ estetyzowały produkcję tych wielkich zakładów odzieżowych, głównie zresztą szyjących ubrania na eksport do naszego wschodniego sąsiada. Ale były jednocześnie powoli i ekonomia wpływała na to, że musieliśmy być krawcem dla zachodniej Europy i każdy, kto żyje trochę dłużej, wie, czym były odrzuty eksportowe, prawda? Polowanie trench z Kory, płaszcz z Modeny, w ogóle to były w ogóle rarytasy. Mówię o tym, dlatego że ten obieg informacji, a jednocześnie pewien porządek, sprzyjał temu, że naprawdę w tych latach 60., 70. Polki uchodziły za świetnie ubrane, biegały naprawdę na randki w sukienkach jedwabnych z bielskich wełen w ogóle i tych perkali łódzkich. I do czego przede wszystkim, dlaczego one uczestniczyły tak ostro w modzie? Ponieważ moda wtedy była takim przejawem niepoddania się, przejawem wolności. Na tej bazie narodził się oczywiście Hofland. Można by długo mówić o także twórczości młodych, niezależnych projektantów, którzy wówczas zaczęli się przebijać. Od 55 roku już na ASP łódzkim było jakby kierunek projektowanie ubioru i bardzo dużo się działo. Ale jeszcze jedno
było bardzo ważne. Mimo oficjalnego stanowiska, że w socjalizmie wszystko musimy zacząć od nowa, w wielu domach i rodzinach kultywowano ład przedwojennej estetyki. Były tak zwane ciotki siedzące na kanapie, bardzo często, które już straciły w powstaniach swoich narzeczonych, a chciały być wierne do końca. I one były taką właśnie instytutem domowym od spraw moralności, estetyki, od wszystkiego. Wychodziłaś na randkę, ciocia mówiła, wracaj przy tych perełkach, nie ta sukienka, ta długość to nie w czerwonym, dziecko, czerwony to kolor złych ulic i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście były konserwatystkami, ale były mistrzyniami wychowania estetycznego na poziomie domu. Poza tym każda niewola, to był taki syndrom tego czajnika z parą, czegoś nie wolno, w modzie pozostawiono największą wolność, jaka jest możliwa. I panował kult elegancji, bo to był jedyny kult, jaki można było mieć dla lat międzywojnia. Kto by się czepiał elegancji? Co komu szkodziła międzywojenna elegancja, prawda? Co innego, różne prawdy systemowe i takie, ale elegancję można. Myślę, że kult elegancji w latach międzywojnia to jest w ogóle coś takiego, co wymaga naprawdę udokumentowania i zasługuje przynajmniej na kilka prac z naukowym zacięciem. Czy ja czasem za długo... Proszę Państwa, mieliśmy przemysł przedwojenny, milanówek, to wszystko, zapominamy o tym. Teraz mamy właściwie rzekomo wolność. Co się dzieje? Wszyscy uznali, że mogą się uwłaszczyć na trendach. Wobec tego pan Franio, szczęki z bazaru, uwłaszczył się i stworzył sobie dom mody prosto z Paryża. Na gruzach totalnie zanegowanego systemu powstały nowe fabryki, targowiska i fortuny. Komercja miała być szansą na stworzenie zupełnie nowej formuły przemysłu mody, ale w wielu przypadkach okazała się pułapką. I oto przykład z ostatnich dni. Słyszymy o wielkiej imprezie Międzynarodowe Targi Ptak. Pan Ptak to jest realista, jeden z najlepszych biznesmenów w Polsce, ponieważ uznał, że większość ludu polskiego może się ubierać wyłącznie na bazarach, bo to jest dominacja ekonomii mody. W związku z tym stworzył tak zwany trójkąt bermudzki, Głuchów, prawda, Tuszyn mamy i Żgów i tam był największy bazar, największy dom mody i centrala handlu zagranicznego, bo cała ta moda szła na wschód, dla w ogóle Polaków, bazary kupowały. I w tej chwili uznał, że trzeba tę fortunę wykorzystać i stworzył Centrum Mody Ptak, wielkie targi międzynarodowe. Ale nie zajął się handlem i przemysłem, tylko powstała ogromna komórka dopieszczająca celebrytów. I w sprawozdaniach mamy tam w ogóle kupioną obecność, chodzą plotki w środowisku za ile, pana Olbrychskiego, pana Dylonga, w ogóle wszystkich tych celebrytek i one znowu opowiadają o tym, aha, i anegdota. Ponieważ zaproszono Kenzo, to robiono wszystko, żeby trzymać go tylko w jednej hali, bo obawiano się, że jak ruszy na te prawdziwe bazarowe hale, to zobaczy tyle podróbek, że będzie międzynarodowy skandal, ale o tym przedtem nikt nie pomyślał. I ta firma, która dorobiła się milionów na realizmie w traktowaniu potrzeb klientów, teraz postawiła znowu na celebrę i czerwony dywan. Ale mimo tych wszystkich zawirowań jestem pełna optymizmu, że w modzie polskiej będzie się coś działo za sprawą młodych, którzy co prawda nie pamiętają o PRL-u, ale może znajdą się tacy, którzy im tę wiedzę przekażą, że jednak trzeba tworzyć jakieś systemowe rozwiązania. Za to są pełni pasji, emocji, kreatywności, czego wyraz jest także w internecie. Niestety wszystkie te konkursy na młodych projektantów znowu stawiają na wizerunek projektanta jako artysty. Kiedy widzę dukającego młodego człowieka, który wygrywa ci kolejny top model albo inną tam imprezę organizowaną przez telewizję, swoją drogą telewizja śniadaniowa i jej rola w estetyzacji naszego życia, to jest w ogóle znowu groza.
Ale ten młody człowiek duka do kamery. Ja jako wzięty artysta zrobił 3 sukienki krzywo uszyte, ale nie było w remizie lepszych, no wobec tego dali mu tę nagrodę. I on jako artysta chce panować nad masowym gustem Polek. No to wtedy się nóż w kieszeni otwiera. I wydaje mi się, że wtedy warto by powiedzieć, przypominać tym młodym o tym, co zrobiła Coco Chanel, kiedy już u szczytu sławy i chwały, kiedy na konferencji prasowej ktoś chciał bardzo się jej przypodobać i porównał ją do mistrza dłuta. Zdenerwowała się bardzo, bo już wtedy była dość nerwowa. W końcu przeżyła swoje, prawda, po ocenie jej działalności w czasie wojny we Francji i odesłała pismaków, tak niestety nazwała nas dziennikarzy, na praktykę do najbliższego krawca, bo powiedziała, że trzeba przede wszystkim szukać związków między kondycją ubrania, a kondycją wsadu a oprawy i uczyć się rzemiosła. I ci młodzi projektanci na szczęście uczą się coraz częściej rzemiosła i jedna z projektantek wygrała konkurs międzynarodowy, nie uwierzylibyście państwo, na kierpcasy. I być może kierpcasy będą naszą specjalnością narodową, czyli kierpce na obcasach. Zatrudniła do tego i koronczarki z Koniakowa, i zatrudniła do tego i rzemieślników z Podhala, górali, i przedstawiła to, i to się okazało, że to jest nasze. Ponieważ bardzo długo by o tym mówić, ale cały świat zastanawia się, co będzie z modą dalej, bo wiadomo, że w tym systemie informacji, obiegu informacji, kiedy wszystko ma być globalne, inna jest moda dla biednych, inna dla bogatych, inna dla bogatych noworyszy, inna dla tych, którzy mogą się wzorować na tradycjach dworu brytyjskiego, bo nagle wyśmiewany dwór brytyjski przez lata jako ostoja w ogóle tradycyjnego krawiectwa, nudziarstwa i tak dalej, po tym, co się dzieje z zainteresowaniem po młodych kobietach, które wyszły, znowu staje się centralą estetyzacji gustu masowego. Wiele się dzieje rzeczy szalenie w modzie ważnych. Wracamy powoli do korzeni i wartości. Próbujemy wracać w publikacjach, czego przykładem jest popularność książek Łoszewskiego, Krzyśka Łoszewskiego, który jest stylistą mody męskiej. O stylistach bym mogła mówić długo, ale wiem, że trzeba kończyć, ale Łoszewski, który ceni bardzo luz, nawołuje jednocześnie do luzu reżyserowanego, który nazywa ładem. Stwierdza, że polski mężczyzna nigdy nie miał szczęścia do mody z wzajemnością, ale pora, żeby to zmienić. I chociaż bardzo często przedstawia awangardowe rozwiązania, to i tak w końcu w szafie mężczyzny chce zawiesić, zgadza się na dżinsy w powiązaniu z marynarką, ale w szafie każdego mężczyzny chciałby, żeby wisiała obowiązkowo lniana biała koszula i dobra wełniana marynarka. Wracamy do walczymy w tej chwili publicyści, ci, którzy mają jeszcze coś do powiedzenia i są słuchani, walczą o powrót do wartości także w modzie, do tego, żeby to, że moda jest sztuką, miało jednak odzwierciedlenie w dokonaniach projektantów. A że moda może upiększać życie, to już wszyscy wiemy, ale że może je zniszczyć, także wiemy. Mówił o tym stylista, właściwie ten jedyny, który na to zasługuje, Gok Van, że wszystkie te przeróbki telewizyjne kopciuszków, księżniczki typu Trini i Suzana mogą przynieść tyle szczęścia, co nieszczęścia. Dlatego, że stylista odjeżdża, a pani Zosia wraca do swojego domu, co prawda z wyszczuplającym kompletem, barwną atłasową sukienką, w której mąż ocenił, że jest oazą seksu, jak ją zobaczył w takim wydaniu po 20 latach, ale niestety ani pieniędzy, ani Trini i Suzany już nie ma i zdarzały się próby samobójstw nawet po tym, jak kobiety na chwilę dano im marzenie, że mogą odnaleźć się tak wspaniale w świecie mody, a potem musiały się odnaleźć w swoim łódzkim mieszkaniu z toaletą na podwórku ciągle. Wobec tego
ta moda, która miała nam upiększać życie, może stać się także przyczyną nieszczęść. Dlatego trzeba uważać. Nie ma jednej mody, proszę Państwa. To może taki niezbyt optymistyczny, ale przyjmijmy taki końcowy akcent. A bardzo chcę być optymistyczna. Projektanci młodzi to zmienią. Już obniżają ceny, już nawiązują z przemysłem kontakty. Wierzę po prostu w młodość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dajmy też szansę ostatniemu najmłodszemu referentowi. Przekroczyłam czas. Na czas. Przepraszam. Pan doktor Radosław Kosakowski. Ja tak zanim zacznę, to też gdy pani Gajos mówiła o ptaku, to on też miał swoje 5 minut w polskiej piłce nożnej. Być może państwo pamiętają, kiedyś stworzył drużynę w Szczecinie Pogoni, która się składała tylko z Brazylijczyków. Ci Brazylijczycy mieszkali i trenowali pod Łodzią. Ale to też moim zdaniem dobry przykład, bo się trochę do mojego tematu tutaj może przydać, bo chcę opowiedzieć o takich no, kwestiach tożsamościowych na polskich trybunach, gdzie ta polskość i ta walka o autentyczną polskość i prawdziwość no, od pewnego czasu, mam wrażenie, się toczy. Chciałbym państwu powiedzieć kilka słów na temat no, tych kibiców, którzy wzbudzają najwięcej kontrowersji, czyli tak zwanych kiboli, kibiców hardkorowych, fanatycznych. Tutaj różne są jak gdyby etykietki, jak gdyby przedstawić ich świat, ich politykę tożsamości, natomiast potem opowiedzieć kilka słów o tak zwanych piknikach i zastanowić się, rzucić też państwu pytanie do dyskusji, który jak gdyby styl polskości na tych naszych piłkarskich trybunach powinien funkcjonować. Czy powinniśmy właśnie, tak jak wczoraj słyszeliśmy, używać metafor albo, bądź zarówno to, jak też tamto. Więc no, fajnie byłoby, gdybyśmy się wspólnie nad tym zastanowili. Proszę państwa, no, tematyka tożsamości, też nie będę się tutaj może rozwodził, bo wiele razy już na tym forum było to podejmowane. No, generalnie mówi się o tym problemie tożsamości, o tym, że musimy sobie z nią radzić, że tożsamość nie jest nadana, tak jak było kiedyś, że jest takim problemem do codziennego rozwiązywania, o czym socjologowie piszą, Bauman, Giddens i tak dalej. Ja nie będę tego powtarzał. To, co chcę jak gdyby tutaj podkreślić, to pewna kolektywna tożsamość, tak? Bo w przypadku kibiców no, to ta kolektywność czy wspólnotowość jest niezwykle istotna, taka wspólnotowość, w której giną trochę takie cechy indywidualne, tak? Czyli jak gdyby stajemy się pewną masą i ten nasz indywidualizm, o którym tak pięknie tutaj chociażby profesor Marody wczoraj mówiła, no on się gdzieś tam gubi, tak? No być może właśnie kolektywne tożsamości, nawet tak ortodoksyjne, jak właśnie te grupy kibicowskie, są jakąś odpowiedzią na te problemy z tożsamością, tak? Potrzeba identyfikacji, potrzeba granic, definiowania siebie, odpowiadania, kim jestem. No jestem kibicem Legii, więc nie jestem kibicem Polonii, jestem kibicem Lechii, więc nie jestem kibicem Arki, pochodzę z lepszej części Trójmiasta, jak to czasami o sobie mówią, zarówno ci, jak też jak ci drudzy, bo i Gdynia, i Gdańsk należy do Trójmiasta. Więc to są ciekawe zagadnienia, które się tutaj oczywiście w socjologię wpisują. Ja używam takiego sformułowania jak polityka tożsamości w przypadku kibiców i nie jest to, proszę państwa, przypadkowe, chociaż może parę osób zdziwić, ponieważ sformułowanie polityka tożsamości takiego znaczenia nabrało przede wszystkim przy ruchach feministycznych, przy ruchach grup marginalizowanych, na przykład mniejszości seksualnych, przy grupach mniejszości etnicznych. I pytanie, czy można zatem zasadnie używać takiego pojęcia do grupy kibiców tych fanatycznych. Jak państwu pokażę, wydaje mi się, że można. Dlaczego? Jak gdyby sformułowanie polityka tożsamości jest często definiowane jako sposób organizowania się i jest blisko powiązana
z ideą, że pewne grupy społeczne są poddane opresji. I jak Państwu pokażę, no, w środowisku tych hardkorowych kibiców takie poczucie dyskryminacji czy bycia poddanym opresji funkcjonuje. Ja też kilka cytatów Państwu przedstawię. Więc ta polityka tożsamości ma służyć manifestowaniu się tej tożsamości kolektywnej, wskazywaniu przyczyn niewidzialności swojej grupy, ma służyć dążeniu do uprawomocnienia tożsamości, kreowania właśnie takiego dyskursu autentyczności, że my jesteśmy prawdziwymi kibicami, a nie kto inny. Czyli jak gdyby dążenie do tego, żeby uznano nasze prawa, chociaż akurat w przypadku tych kibiców jest taki paradoks, że oni nie bardzo dają prawo jak gdyby na inne definicje bardzo często, o czym Państwu jeszcze opowiem tutaj. Więc to jest bardzo ciekawe. Często polityka tożsamości, jak to niektórzy uważają, może przeradzić się w rodzaj radykalizmu, takiej zawziętej i hermetycznej zuchowatości, tak, znalazłem takie określenie. Także ustawianie tych granic własnej grupy powoduje, że te granice stają się pewnymi murami, które jak gdyby murami, a nie mostami. Tak? Oczywiście to nie dotyczy tylko kibiców, ale różnych grup, które walczą o zaistnienie w społeczeństwie. No, inne cechy w polityki tożsamości, tu za Eriksenem przywołam rywalizacja o skąpe zasoby, zarówno finansowe, jak i takie polityczne. Kwestia tego, że przywołuje się obrazy na przykład cierpień i niesprawiedliwości. W przypadku, być może Państwo słyszeli, Starucha, lidera kibiców Legii, ten element był bardzo często podnoszony, że jego prawa obywatelskie zostały złamane, że on był ofiarą niesprawiedliwości systemu prawnego. Ja oczywiście się tutaj nie będę tego rozstrzygał, mówię Państwu o pewnym dyskursie, który, ponieważ nie jestem prawnikiem, więc nie będę się tutaj wypowiadał, jak było w istocie. No jest kwestia oczywiście roszczenia sobie pretensji do zachowywania tradycji, do tego, że tą tradycję tylko my posiadamy. No, grupy tożsamościowe taką tendencję często wskazują. No to są te cechy, wiem, że czas goni. No, polityka tożsamości dotyka także, jak Państwo widzicie, postulatu właśnie do posiadania grupowej tradycji i to się u kibiców to widać. Na przykład kibice w Gdańsku mają taki transparent Władcy Północy, albo jest też taki slogan Trzej Królowie Wielkich Miast, Śląsk, Wisełka, Lechia, Gdańsk. To jest oczywiście wytworzona tradycja, czy to jak Hosbaum mówił, właśnie wynaleziona, no bo to jest taki element autogloryfikacji, który z tą tożsamością niechybnie jest związany. Ale oczywiście to jest kwestia też ustawiania się w opozycji do innych grup, o czym też jeszcze powiem. No i teraz kwestia najważniejsza, ponieważ ta polityka tożsamości. No jeszcze tutaj respektowanie wartości, proszę Państwa, no jakie wartości w tej grupie funkcjonują. Macie Państwo, ja będę dużo zdjęć opraw pokazywał, bo one też są, tutaj profesor Szlendak mówił o performansach. Performanse są takim elementem przekazywania wartości grupy. Dlatego one są ważne, że one nie są czystą estetyką, one przekazują jakąś ideę grupową. Macie Państwo kilka wartości kibicowskich, między innymi nigdy się nie poddawaj i nigdy się nie przyznawaj. To jest takie przykazanie oczywiście w stosunku do policji. Najgorsi wrogowie wśród kibiców mają taką zasadę, że jeżeli nawet jeden dostał od drugiego, to nigdy nie złoży skargi na policję. To jest jeden taki z elementów tej tożsamości, który łączy nawet zwaśnione grupy. Policja w ogóle jest takim fundamentem również w ostatnich czasach władze, który no, potrafi ten most między grupami kibicowskimi tworzyć. Ale proszę Państwa, dyskurs dyskryminacji występuje w grupie kibiców. Można by się wydawać, że to jest taka silna grupa, niektórzy mówią bardzo agresywna, o takim militarnym charakterze. Okazuje się, że oni mają poczucie pewnej dyskryminacji i tutaj macie Państwo pewien
cytat. Nigdzie w Europie kibice nie są tak mocno traktowani jak bydło, którym nie jesteśmy. Jesteśmy ludźmi mającymi takie same prawo do wolności jak reszta społeczeństwa. Proszę Państwa, ja jeżdżę na mecze wyjazdowe z kibicami Lechii i rzeczywiście jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ostatnio jadąc przez Łódź do Bełchatowa czułem się jak królowa angielska, ponieważ przez Łódź przejechaliśmy w autobusach 10 minut na wszystkich czerwonych światłach. Te 5 autobusów, które jechało, czy korki, czy nie, my żeśmy jechali. Także to poczucie takiego wyłączenia no jest też często interpretowane jako dyskurs dyskryminacji. No, pojawiają się też takie określenia w periodykach kibicowskich czy na forach jak bandyci, łobuzeria, dzicz, stadionowi bandyci, agresywne wyrostki w dresach, hordy stadionowe, faszyści, terroryści, nawet znalazłem obywatele drugiej kategorii czy ci wyjęci spod prawa. Tak więc taka metaforyka. Niektórzy to określenie kibol przyjmują do takiej autoidentyfikacji. I tutaj taki ciekawy cytat jednego z felietonistów, można powiedzieć czasopisma Kibol, który mówi, że on nie przepada za tym kibolem, ale skoro ich to drażni, ich w sensie właśnie tej nie naszej grupy, więc bądźmy tymi kibolami na przekór mądralom i działajmy na nich jak płachta na byka. Tak? No ta opozycja, proszę Państwa, opozycja, antagonizm jest jedną z kluczowych kwestii w polityce tożsamości kibiców fanatycznych, hardkorowych. No tutaj występuje nawet coś, co jedna z badaczek, Chela Sandoval, nazwała opozycyjną świadomością i bez wątpienia coś takiego występuje wśród tych kibiców. No tutaj macie Państwo jedną z opraw. Ja może przeczytam, bo nie wszystko jest widoczne. Wasza propaganda silna jak za komuna, ale prawda stoi po stronie tej trybuny i tam jest przekreślony znak PZPN-u, policji, jak również TVN-u i Gazety Wyborczej. Są też bardziej oczywiście radykalne oprawy. No tutaj zacytuję jedno, jest jedno niecenzurowane słowo, to Państwo wybaczcie. Krzyczymy głośno tutaj wszyscy, jebać system, fanatyzmu nikt nie zniszczy. Tak więc to taki bardzo... bardzo mocny antagonizm, mocna opozycja. No tutaj opozycja wewnętrzna, choreografia kibiców Legii podczas meczu Wisłą-Kraków, klub nad Wisłą, co jest taką grą słów, no bo oczywiście Warszawa leży nad Wisłą, ale chodziło o to, że jest to klub nad Wisłą, czyli lepszy od Wisły. Więc to są również antagonizmy wewnętrzne w ramach tej kultury. No też opozycja wobec świata polityków, choreografia polityka nie pokona fanatyka. No i jest obraz ringu, gdzie potłuczony polityk w garniturze leży, a kibic zbiera owacje za zwycięską walkę. Tak więc to też jest element pewnego przekazu. Proszę Państwa, to co charakteryzuje i być może wzbudza też największe kontrowersyjne, to jest taki specyficzny zwrot ku konserwatywnym czy prawicowym wartościom, w skrócie mówiąc, który się od pewnego czasu nasila w tym świecie. No tutaj jest oprawa dotycząca grudnia. Jest Wojciech Jaruzelski palony przez ogień piekielny i hasło za naród sprzedany, piekło cię pochłonie. Ale są też oprawy, które są już trudno przejść obojętnie, ale tutaj już zupełnie gdzieś, chyba przekroczenie pewnych granic, nie chyba, na pewno, system padł, myślenie pozostało, lata mijają, a drzew wciąż za mało, tak, no i powieszeni, oprócz działaczy związanych z tamtym systemem, również to Adam Michnik się, jak pewnie Państwo wiecie, znalazł. Więc takich mocno, nie wiem jak to nawet nazwać, politycznie niepoprawnych, czy zupełnie nie, nie, nie,
trudno znaleźć słowa na określenie, to być może w dyskusji się Państwo odniesiecie. No, inna jak gdyby dowód na zwrotku pewnym konserwatywnym wartością to jest pielgrzymka kibiców co rok. W styczniu tutaj na pierwszym planie jest ksiądz Wąsowicz, który jest takim kapelanem kibiców. I to, co jest ciekawe, on stworzył hasło przewodnie tej pielgrzymki. Ono brzmi, tu zawsze byliśmy wolni. I jak gdyby ksiądz Wąsowicz twierdzi, że to hasło nie jest przypadkowe, gdyż kibice znaleźli się w gronie osób dyskryminowanych, zwłaszcza za wierność katolickim i patriotycznym wartościom. Więc no, przenikają się te idee, one się czasami odnoszą się w tym dyskursie do czasów PRL-u, tak, że kibice czują się czasem dyskryminowani tak jak kiedyś to było w tamtych czasach, co będzie miało też znaczenie w przypadku odniesienia do żołnierzy wyklętych, o czym ja jeszcze powiem. No tutaj proszę Państwa oprawa, która ma hasło chcemy patriotyzmu w szkołach. Tak, i jest tam zdjęcie żołnierzy wyklętych, więc też taki element definiowania po prostu pewnego dyskursu o tym, jak powinna nauka historii, czy no też polskość w jakiś sposób, pewien wizerunek, kształtowanie wizerunku polskości a propos tytułu naszego forum, no bo wiadomo, że uczenie historii to jest też kształtowanie pewnego wizerunku, tak? Ale z drugiej strony są, no tutaj macie Państwo oprawy o pannach wyklętych w kibice Korony Kielce, czyli odwołanie się też do, nie tylko do żołnierzy wyklętych, no ale są też takie kwiatki, tak, jak oprawa kibiców Resowi Rzeszów, śmierć garbatym nosom, no, o podłożu antysemickim. Więc jak, też chcę Państwu pokazać, jak, że ten proces tożsamości takiej, no, konserwatywnej, czy jakichkolwiek słów tutaj nie użyć, on jest no, paradoksalny, to znaczy jest trochę nieuporządkowany. Z jednej strony jest to ta kwestia historyczna, przywoływania ważnych dat, postaci w historii Polski, no, kwestia, że być może kibicom w dużej mierze zawdzięczamy to, nie tylko oczywiście, że żołnierze wyklęci no, stali się pewnym tematem, o którym się więcej mówi, ale z drugiej strony są też takie oprawy, które, o których też się mówi, ale takich oczywiście byśmy nie chcieli. No oczywiście kibice się angażują w Marsz Niepodległości, to Państwo wiecie, w hołdowanie innych dat. O katastrofie smoleńskiej były też oprawy. No tutaj czwarty rozbiór Polski, jak oni często uznają, czyli wrzesień 39 rok. No i jak gdyby w nieco niecenzuralnych słowach odniesienie się zarówno do Hitlera, jak i Stalina. To nie będę już może cytował. Proszę Państwa, bardzo też no, uznawane przez niektórych homofobiczne nastawienie do mniejszości seksualnych, czyli zakaz pedałowania, czyli takie hasło, które też się pojawia, to nawet na jednej z opraw po lewej stronie jest to obok Che Guevary i sierpa i młota. Też znalazłem taką jedną oprawę w małym mieście Kościan, chłopak i dziewczyna, normalna rodzina. To jest w ogóle bardzo ciekawe, proszę Państwa, ponieważ w takiej sytuacji kultury kibicowskiej zachodzi coś, co ja nazywam degradacją symboliczną, ale to, co jest znamienne, to ta degradacja symboliczna zawsze, czy właściwie 99% dotyczy używania no, sfeminizowanych, że tak powiem, określeń, tak? Czyli się śpiewa Legia to stara K, a nie to starych na przykład, tak? I tak dalej. Mówi się, kiedy chce się powiedzieć upokarzająco o przeciwniku, to mówi się, to jest rywalka z Gdyni albo rywalka z Gdańska, tak? Albo rywalka z gorszej strony Błoń w Krakowie. Więc to są takie też elementy, które świadczą o, no są trochę związane z czymś, co w socjologii czy w naukach społecznych nazywa się hegemonicznym maskulinizmem, czyli takim typem męskości opartym na sile, na jasnych granicach w rolach damsko-męskich. To jest to oczywiście temat do oddzielnego potraktowania. No oczywiście kibice
przekonują bardzo często, że jak gdyby o swojej prawdziwości, tak, że oni od wielu lat na przykład kibicują jakieś drużyny, kiedy ona była w niższych ligach, że są przez to autentyczni, są prawdziwymi kibicami. Tworzą oczywiście przez to pewien rodzaj tradycji, wytwarzają ten dyskurs autentyczności. No tutaj Eriksen wspomina o czymś, co wydaje mi się, że da się zastosować do tej grupy, że przypisywana sobie autochtoniczność i łączność z przeszłością mogą stanowić źródło legitymizacji politycznej. Mi się wydaje, że w przypadku kibiców może chodzi o to, że na pewno może to stanowić źródło polityki tożsamości. Tak? Tak przypisywanie sobie, że my tu zawsze byliśmy, co często oczywiście w jakiś sposób pokrywa się z faktami, ale takie ustawianie się w opozycji do innych na zasadzie bycia autentycznym. No, nie ma za dużo czasu, więc trochę o tej drugiej grupie, proszę Państwa. Ja celowo w tytule użyłem sformułowania kibole wyklęci piknikowi patrioci, żeby pokazać, że to są sformułowania, które służą opozycyjnej identyfikacji tak naprawdę obu grup. To znaczy, no, kibice hardkorowi często mówią, że nie chcą być piknikami, czy to jest inna grupa, ale z drugiej strony, proszę Państwa, kiedy czyta się fora internetowe, no, w cudzysłowie pikników, to też jest ten element opozycyjny wobec tamtej pierwszej grupy. Ale no, to jest kwestia, która też jest bardzo ciekawa. Jaki styl kibicowania czeka nas w przyszłości? No tu są zdjęcia z meczów reprezentacji, celowo je przedstawiłem, ponieważ od pewnego czasu, czy to się trochę zmienia, ale kilka lat kibice, kibole bojkotowali mecze reprezentacji z różnych powodów, co spowodowało, że na przykład na Euro 2012 ich właściwie nie było, albo, a jeżeli byli, to na zasadzie incognito jako pojedynczy osoby. Tak? No, tutaj mamy oczywiście w tym drugim przypadku inkluzywną tożsamość, tak? Tą wielotożsamość, kwestie akceptowania rywala, tak? Coś, co u kibiców hardkorowych jest trudne do pomyślenia i tu też można się zastanowić, używając tych metafor, które już padały na naszym forum, tak? Czy mamy tu do czynienia jak gdyby z rozróżnieniem takiej tożsamości esencjalistycznej, mocnej w pierwszym przypadku, a tej tożsamości konstruktywistycznej, płynnej czy kosmopolitycznej. Czy mamy do czynienia tutaj z banalnym nacjonalizmem, czy tak jakby Beck powiedział z banalnym kosmopolityzmem, gdzie czapka w barwach narodowych nie przeszkadza chrupać afrykańskie orzeszki, pić holenderskie piwo i jeść turecki kebab. Tak, więc i obściskiwać się z Grekiem, z którym akurat nasza drużyna w tej chwili gra. Więc no, mamy tu jak do czynienia z dwoma modelami kibicowania, które są opozycyjne, antagonistyczne na swój sposób, ale jest pytanie takie, czy to sformułowanie albo będzie funkcjonować w kolejnych latach, czy raczej w jakiś sposób te światy się będą przenikać, czy jak gdyby proces cywilizowania mówiąc taką metaforą Norberta Eliasa, spowoduje, że gdzieś te światy, które się wydają dzisiaj trochę nieprzystające, zaczną się przenikać. Tak więc to też być może ktoś z Państwa ma na ten temat jakieś refleksje, to zapraszam ewentualnie do ich wyrażenia i pytań. Także dziękuję bardzo. No, dzięki dyscyplinie czasowej udało nam się wygospodarować te pół godziny na dyskusję. Bardzo proszę. Pan profesor Sosa. Dowiedziałem się, czego nie wiedziałem, ale mam pytanie do Tomka, bo tytuł referatu brzmi tak. Performanse polskie o społecznej dekrystalizacji, rekonstrukcyjnych retroucieczkach i subświatach przyszłości. I właśnie mam pytanie, czy jest to świadoma, prawie celebrycka demonstracja języka, który aspiruje do jakiejś całości systemowej,
czy tylko po prostu kłopoty z kategoryzacjami. I to nie jest wcale banalny zarzut, jakiś żargon. Nie, nie, to tu chodzi o coś większego, bo próbowałem to przełożyć na języki polskie, znam ich parę języków polskich, prawda, nawet tibolski, prawda, i nie dało się tego zrobić. I Państwa, to jest zasadniczy problem dla opisu współczesności. A kiedy przypatrzyliśmy się programowi, to tak jak w szkole. Na początek temat, a potem wskaź środki językowo-stylistyczne, czyli sprawy językowe na końcu. Prawda? Więc to pytanie chciałbym zadać. Dziękuję bardzo. Tam było następne pytanie od pana profesora. Również dziękuję za interesujące referaty i właściwie mam dwa pytania. Jedno też do profesora Szlendaka. Ja rozumiem, że kiedy mówiłeś o grupach rekonstrukcyjnych, to mówiłeś tylko o niewielkim aspekcie badań, które przeprowadziliście, ale wyeksponowałeś tylko tą ucieczkową jakby motywację, tą chęć bycia gwiazdą i tak dalej. Ja też znam rekonstruktorów, no nie robiłem badań, ale rozmawiam z nimi. I ten wątek jakby się nie pojawił. Jestem ciekawy po prostu innych motywacji, bo wydaje mi się, że przynajmniej tych, o których oni mi mówią, to nie o bycie gwiazdą chodzi i nie tylko o ucieczkę, ale w zasadzie o inne rzeczy, pasja do historii, różne rzeczy, ale także mam wrażenie ukryte różnego rodzaju resentymenty, które się kryją za tymi młodymi chłopcami, którzy wskakują w mundury i tam biegają i strzelają z tych kapiszonów. Sam ruch sobie wydaje się zresztą dosyć zabawny. A drugie pytanie mam do profesora Izdebskiego. Tam ten pierwszy diagram, który pan profesor pokazywał, dotyczący zadowolenia seksu. I tak po prostu chciałem się zapytać, czy pan profesor ma takie podejrzenie co do odpowiedzi na to pytanie. Kiedyś, kiedy robiono takie badania, teraz już nie, ale kiedyś, kiedy robiono badania o uczestnictwie w kulturze, było takie pytanie, czy czyta pan, pani książki? I wszyscy mówili, że tak, czytam. Potem było pytanie filtrujące, a jakie pan czytał ostatnie książki? I tu już niestety następowała krępująca pusta plama. Czy nie jest tak, że w dzisiejszych takich bardzo seksualizowanych czasach po prostu wypada odpowiedzieć, tak, mam świetne życie seksualne, prawda? Czy to jest, czy nie ma takiej obawy w tym pytaniu? To te dwa. Dziękuję serdecznie. Profesor Wasilewski. Tak może zbierzemy kilka... Ja też mam pytanie do profesora Izdebskiego. Chodzi mi o to, czy zmieniają się jakieś sposoby mówienia o seksie, tak, słownictwo. Gdyż tak jak czytałem wcześniejsze książki... Tak, przepraszam. Tak, no to takie pytanie spod kołdry trochę. Tak, czy my posługujemy się jakimś nowym słownictwem, czy też jesteśmy bardziej bezpruderyjni w posługiwaniu się starym słownictwem, o ile takie mamy, tak? A jeżeli mamy, to czy jest to zapożyczone, czy też pojawia się jakieś nowe słownictwo, które mogłoby obsługiwać tę sferę? Tak? I to, bo to też się bardzo wiąże z tym poczuciem zadowolenia, że my właściwie... Jeżeli wcześniej nie mówiliśmy o tym zadowoleniu ze współżycia i nagle okazuje się, że możemy je wyrażać, no to pytanie, skąd bierzemy język do tego, żeby o tym mówić i sobie obnażać nasze rozmaite potrzeby. Dziękuję. Pan redaktor Baczyński, bardzo proszę. Ten działa dobrze. Dwa krótkie pytania do pana Kosakowskiego. Jedno o skomentowanie tego, według tych kategorii, którymi pan się posługuje, skomentowanie tego fenomenu kibiców siatkarskich, cośmy oglądali przez te ostatnie tygodnie. Czy to jest jakby część tego, to się mieści w tym opisie pikników, czy tak powiem, Januszy, czy to jest już jakieś nowe zjawisko, bo tam wydaje się, że również jeśli chodzi o ten performance, to jest coś bardzo odmiennego od tego, co oglądamy na stadionach i w halach. A drugie pytanie
Pytanie krótkie, odpowiedź pewnie będzie nie taka łatwa. Znaczy potencjał polityczny tego ruchu kibolskiego. Znaczy, co tam można z tego odczytać i dobrze, już nie będę sugerował, ale jest to jedna z ciekawszych rzeczy, która również nas pochłania. Profesor Mentzfeld. Krótkie, ale trudne pytanie do profesora Izdebskiego. Bo pan mówi, że nie umiemy mówić o seksie. Ale nie umiemy, wcześniej nie umiemy mówić o uczuciach. Myślę, że dominuje w Polsce zanikły realnie, ale mentalnie, duchowo obecny model patriarchalnej rodziny chłopskiej, której uczuciach żaden ojciec nie mówił synowi, że go kocha. A w szczególności nie umiał tego rozwidać. Więc jak się ma jedno do drugiego? Dziękuję. Finalizując się, bardzo proszę. Doktor Kosakowski, na ile to zjawisko, o którym pan mówi, to jest zjawisko spontaniczne, na ile to ma jakieś formy organizacyjne, struktury, w ogóle od wnętrza, jak to wygląda? Ja bym chciał spytać doktora Kosakowskiego, co było detonatorem tego zjawiska. Ja pamiętam lat temu 30-40 na stadionach tego nie było, a potem się pojawiło. Więc ciekaw jestem, jak się pojawiło, czy ktoś, mówiąc starym językiem, stał za tym. Dziękuję. Może tak spróbujmy, bo daje nam to szansę. W nawiązaniu do tego, co powiedział kolega Janusz, kiedy mówił o tym zorganizowanym, właśnie miałem tylko jedno pytanie. Kto płaci za te wszystkie malunki na tych szmatach? Koniec. To co, może oddamy głos. W kolejności wystąpień może. Dobrze. Pierwsze pytanie dotyczyło tytułu. Oczywiście po pierwsze bardzo chciałbym cię przeprosić za ten tytuł. Po drugie, no, splatają się tutaj trzy przyczyny. Oczywiście pierwszą przyczyną jest potrzeba wyróżnienia się, jest to celowy performance ten tytuł. I to jest najważniejsza właściwie przyczyna. Ale są jeszcze dwie inne. Druga przyczyna jest taka, że ja po prostu odczuwam jakiś przymus połamania języka i muszę to zrobić przynajmniej w tytule. Potem idzie mi, mam nadzieję, lepiej, to znaczy jestem bardziej komunikatywny. A po trzecie to było po prostu tak, że najpierw wymyśliłem tytuł, bo mnie Jacek Nowiński do tego zmusił, a potem się zastanawiałem, co opowiem. I tak to wyszło. I to serio, serio odpowiedź na serio pytanie. Pytanie Tomka Ferenca. Jedyne, co mogę zrobić, to bardzo i ciebie, Tomku, i resztę z państwa zachęcić do przeczytania książki napisanej przez mówiącego te słowa Jacka Nowińskiego, Wojciecha Bursztyn, Krzysztofa Lechnickiego, gdzie jest, jeśli dobrze pamiętam, kilkanaście takich motywacji wstępowania w ruch, w szeregi rekonstruktorów. One się w bardzo różnych konfiguracjach przeplatają. Ja natomiast zwróciłem uwagę tylko na jedną i to jest pewna interpretacja, a nie motywacja, którą oni w jakiś bezpośredni sposób sygnalizują. I chodzi o bycie gwiazdą nierozpoznawalną, to znaczy jak poperformować publicznie tak, żeby naprawdę ogromne rzesze ludzi przyjeżdżały na moje występy, ale natychmiast potem zniknąć, bo jestem pozasystemowy, bo mi się ten system nie podoba. I myśmy wydłubywali te wypowiedzi po prostu z tych ludzi, ponieważ one bezpośrednio nie padają. Raczej właśnie czasami jest to motywacja patriotyczna, bardzo często jest to po prostu motywacja historyczna. Bardzo często jest to, w sensie zainteresowania historią faktycznego, bardzo często po prostu estetyczna. Nie podoba mi się dzisiejsza rzeczywistość, ta poprzednia była bardziej estetyczna i dlatego jestem rekonstruktorem. Dziękuję. Tak jak mówię,
pan profesor Ferenc. Jeżeli chodzi o zadowolenie z życia seksualnego, to ja to pytanie traktuję jako pewną formę takiego subiektywnego poczucia zadowolenia lub niezadowolenia z życia seksualnego. Natomiast to, co w pewnym momencie użyłem skrótu myślowego, mówiąc o tym, że jak przeglądam pewne biografie indywidualne i analizuję te dane w komputerze, to tak się zastanawiam, z czego ktoś jest zadowolony i powiedziałem dlatego, co komu do domu, jak chata niego, ale ktoś mówi, że jest zadowolony. Ja myślę, że rzeczywiście jest trochę tej prawdy w tym, że jest taka presja bycia zadowolonym. Natomiast chcę też powiedzieć, że ten poziom zadowolenia z życia seksualnego utrzymuje się od lat 90. To jest wysoki wskaźnik takiego subiektywnego zadowolenia z życia seksualnego. Ale to właśnie wszystko zależy, jaką kto reprezentuje także postawę, jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z wymogami. Myślę, że ja mam wrażenie, że mamy właśnie jako Polacy małe wymagania wobec seksualności. To znaczy, że niektórzy jak już ten seks mają możliwość uprawiać, no to już w ogóle są zadowoleni, prawda? I ta częstotliwość i tak dalej. I ja też chcę powiedzieć, że my w tej kategorii osób zadowolonych z życia seksualnego mamy także osoby, które jakbyśmy popatrzyli na częstotliwość współżycia, ona jest relatywnie rzadka, a jest wysoki wskaźnik zadowolenia z życia seksualnego. I jak ja nieraz patrzę na ten wskaźnik wysokiego zadowolenia z życia seksualnego, a jednocześnie na relacje w związku, jakie ktoś określa, albo nawet spotykamy się z faktem, że ktoś już nie współżyje, a twierdzi, że jest zadowolony z życia seksualnego. I ja nieraz tak jak z pacjentami rozmawiam, tak, to on mówi, ja już jestem wreszcie zadowolony, że nie muszę z nią współżyć. Prawda? Ale to tak samo nieraz ze strony kobiety pada sformułowanie, to jest najlepsza chwila w moim życiu, że on już nie może. Prawda? I z takimi sytuacjami, i jest to bardzo trudno, właśnie te wszystkie zmienne nam dobrze poukładać, bo to jest ta właśnie subiektywna ocena i na to się może bardzo wiele rzeczy składać. Ja sobie kiedyś znacznie mniej uświadamiałem to, że można być zadowolonym, że już dziękuję, nie. Prawda? To jest... Także tyle. Chciałbym także powiedzieć, jeżeli chodzi o mówienie o sferze seksu. Obserwujemy wzrost większej znajomości terminologii dotyczącej słownictwa, ale to szczególnie w grupie kobiet. Dlatego, że edukacja seksualna w Polsce jest relatywnie na niskim poziomie, jeżeli chodzi o szkoły i tak dalej. Natomiast w moim odczuciu bardzo dużą rolę w edukacji takiej i w zasobie pewnego słownictwa odegrały kolorowe czasopisma dla kobiet. I w tym momencie mówię pozytywnie. Dlatego, że te kolorowe czasopisma mają wiele rubryk poświęconych seksualności. I wprawdzie eksperci są różni, ale piszą o seksualności. I myślę, że ta terminologia coraz bardziej jest właśnie przyjmowana, aczkolwiek bardzo dominuje także język w seksie taki intymny, który tylko jest językiem danej pary. To ta para sobie wypracowała taki intymny język komunikowania, że nam on się może nieraz w ogóle nie kojarzyć z seksem, a oni są w stanie w towarzystwie siedząc powiedzieć o swoich pragnieniach seksualnych lub co chcieliby zrobić, czy co planują zrobić wieczorem, albo jaka ich inspiracja nawiedziła. Natomiast wyraźnie także wzrasta język wulgarny. I wulgarny. Ten język wulgarny i w grupie kobiet, i w grupie mężczyzn. Ja naturalnie w poradni przyzwyczaiłem się do tego, że spotykam się z różną grupą pacjentów.
I są tacy pacjenci, którzy przychodzą i mówią, opisują swoje trudności i zaczyna pacjent tupać nogą. No wie pan, o co chodzi, prawda? Wie pan, o co chodzi. I ja nieraz, jak już pacjent powie według niego, o co chodzi, to ja później podsumowuję i myślę, czy zrozumiałem z pana rozmowy, że, prawda? Bo nieraz to, co pacjent mówi, a to, co dotyczy pewnej terminologii naukowej, to są dwa różne światy. Natomiast język wulgarny zaczyna bardzo mocno wchodzić, jeżeli chodzi o grupę kobiet, grupę mężczyzn, ale to nie jest język, którym nieraz ktoś używa tak jak werbalnie. To jest język często internetu. I nieraz mamy też taką sytuację, że osoby, często komunikując się w internecie i rozmawiając o sferze związanej z seksem, używają tak wulgarnego języka, że na przykład pacjentka, jak tobie później opowiada w gabinecie, mówię, to jaki ten język jest? A ona się robi czerwona i mówi do mnie tak, ale ja tego nie powiem. Ja się wstydzę. Natomiast mówi, że ja piszę. Ja, jak się komunikuję z drugą osobą w sieci, której ja nie znam, i prawdopodobnie on mnie nie zna, czy ona mnie nie zna, to używam tak wulgarnego języka, to jest tak dla mnie podniecające, że mówi, że w zasadzie to jest jak gdyby nieraz gra wstępna do tego, że nieraz żona siedzi przy komputerze lub mąż siedzi przy komputerze i używa często w komunikowaniu bardzo wulgarnego języka, mówiąc o seksie, mówiąc o swoich doznaniach, mówiąc o tym, co gdzie komu wsadzisz, będzie lepiej. Prawda? Lub co ona otrzymuje w komunikacie i niejednokrotnie z tymi wulgarnymi komunikatorami idzie do sypialni i współżyje wówczas z własną żoną, z własnym mężem i nieraz mamy sytuacje takie, że mężczyzna myśli, że on na nią tak działa podniecająco, a ona grę wstępną tak naprawdę miała w sieci zupełnie innym mężczyzną i używała bardzo wulgarnego języka. I także no, to, o czym Boj mówił, myślę, że tutaj mamy jeszcze bardzo dużo jeszcze w polskiej rzeczywistości do zrobienia i myślę, że my się nie oswajamy do takiego mówienia o seksualności na przykład w szkole, żeby mówić i wypowiadać swoje poglądy, uczyć się, że można swobodnie mówić o sferze związaną z seksualnością człowieka. Panie profesorze, naturalnie zbyt mało mówimy o uczuciach, mało mówimy o seksie też, ale mało mówimy o uczuciach, ale to ja też myślę, że to w dużej mierze jest też pewna koncepcja wychowania w Polsce. Wychowania w rodzinach, wychowania, że nie za często mówi się o okazywaniu uczuć i myślę, że te deficyty szczególnie dotyczą mężczyzn. I mężczyzn nie nauczono także mówić o uczuciach. Jeżeli chodzi o dziewczęta, kobiety, bardziej swobodnie są w stanie wypowiedzieć się na temat miłości, o tym, że kochają. Mężczyźni znacznie rzadziej. I znowu, że jak pytam pacjenta, gdzie żona ma wątpliwości, że mąż ją kocha, bo mówi, wie pan, ja nie pamiętam, kiedy on mówił, że mnie kocha. I kiedy rozmawiam z tym pacjentem o tym, czy pan kocha swoją, kiedy pan ostatnio mówił na przykład, że pan kocha żonę. Nie pamiętam. Ale czy pan kocha swoją żonę? No kocha. Ale jednocześnie znowu mówimy, ale ona nie wie o tym, że pan ją kocha. Jak nie wie o tym, że ją kocha? No przecież jakbym ją nie kochał, to bym z nią nie był. Prawda? I to jest, myślę, że następny także problem, to jest także ten problem takiego wychowania w niektórych domach, że mężczyzny chłopaka na takiego twardziela, prawda? Na zasadzie chłopaki nigdy nie płaczą, prawda? Ale ja mówię, ale za to wcześniej umierają, że mężczyźnie pewnych rzeczy nie wypada mówić. Aczkolwiek w niektórych kręgach ludzi młodych, to się zaczyna troszeczkę powoli zmieniać. Nieraz ta mowa o uczuciach i o miłości jest nadużywane, może nie do końca i no, zrozumiałe, co jest co, ale mam wrażenie, że
rzeczywiście to jest także w dalszym ciągu duży problem w Polsce. Pan doktor Kosakowski. To kwestia siatkówki, to musimy się w tym przypadku trochę cofnąć w czasie do chwili, kiedy siatkówki polskiej właściwie nie było. I tutaj ogromną rolę, mówię to jak najbardziej pozytywnie, odegrała na przykład firma Plus, tak, która w pewnym momencie zainwestowała w polską siatkówkę, jak gdyby ucywilizowała w ogóle ten sport, uprofesjonalizowała, znaczy w sensie pieniądze. Potem oczywiście Polsat w to wszedł i tak dalej. Dzięki tym, że te środki finansowe, za tym oczywiście poszły firmy, przecież w nazwach klubów mamy różne firmy, udało się stworzyć przede wszystkim jak gdyby dobry poziom sportowy, dobry też produkt medialny, no a to zawsze przyciąga, tak? Ale moim zdaniem bez tego czynnika finansowego, marketingowego, a w kolejnych krokach sukcesu sportowego tego zainteresowania by nie było. Druga rzecz, żeby krótko to opowiedzieć, jest kwestia, gdzie są główne ośrodki siatkarskie w Polsce. To są, nie powiem małe miasta, ale to nie są metropolie. I to też jest ciekawe pytanie, dlaczego. Być może dobra marka siatkarska w Rzeszowie, w Jastrzębiu, w Kędzierzynie, Koźle, być może jest takim jedynym elementem no trochę światowego sportu dla tych ludzi, tak? No bo inne sporty powiedzmy mniej. Siatkówka jest na bardzo dobrym poziomie, więc się na nią też chodzi. Piłka jest bardzo słaba, więc chodzi tylko garstka, tak? Moim zdaniem ma to, mimo że pieniędzy jest de facto więcej w piłce nożnej, patrząc na liczby, niż w siatkówce. Ten potencjał polityczny, to jest bardzo ciekawe pytanie. Dotychczas wydaje mi się, że żadna partia nie zdyskontowała tego ruchu. Ten sam ruch oczywiście też nie założył żadnej partii, chociaż zdarzyło się w 2002 roku, że kibice Lechii stworzyli komitet wyborczy Naprzód Lechia, który wystartował w wyborach samorządowych, tam dostał 3%, ale dzięki temu, że poparli prezydenta Adamowicza, to jak gdyby otworzyła się ścieżka do mocniejszego przepływu pieniędzy z magistratu do ratowania Lechii, która była wtedy w szóstej chyba lidze po upadku. Ale jeżeli chodzi o ten potencjał, wydaje mi się, że pewne podchody pod kibiców robi w tej chwili Ruch Narodowy. Widzę to na przykład, kiedy przeglądam sobie periodyki związane trochę z tą partią. Między innymi jest takie czasopismo Myśl.pl. W Empikach można to dostać. To widzę, że oni próbują stworzyć taką narrację zwracania się do kibiców, że my mamy podobne interesy, czy myślimy podobnie, że próbuje się zdyskontować ten potencjał. To jest oczywiście oportunistyczne, bo 3-4 lata temu Ruch Narodowy, ja nie wiem, jakie on miał wtedy struktury i czy w ogóle funkcjonował, nie jestem politologiem, ale nie interesował się oczywiście kibicami. Dzisiaj jest to, więc myślę, że może w tą stronę, chociaż nie wiem, czy to może być alians na zasadzie takiego oficjalnego wspierania się na przykład w wyborach politycznych. Wydaje mi się, że nie, że kibice są dosyć przekorni. To znaczy oni, jak im się próbuje, to jest paradoksalne, że jak się im coś próbuje narzucić czy ciągnąć w jakąś stronę, to jakakolwiek by ta strona nie była, to oni zaraz będą się odszczekiwać. Tak? Ale bez wątpienia Ruch Narodowy jakoś się tam kieruje. Spontaniczność a struktury, to trzecie pytanie. Spontaniczność oczywiście występuje na tych trybunach, jest to żywiołowe zjawisko, ale struktury bardzo mocno się konstytuują, to znaczy właściwie większość tych dużych ekip kibicowskich ma zawiązane stowarzyszenia, które działają legalnie, które organizują, oczywiście mają możliwość działania formalnego, organizują różne tam projekty i często są na przykład dofinansowane z klubów. Nie powiem Państwu o kwotach, bo to jest oczywiście tajemnica Poliszynela. Plotkę, którą gdzieś tam usłyszałem, to, że w Gdańsku Stowarzyszenie Lwy Północy
które jest odpowiedzialne za działalność kibicowską, czyli organizuje wyjazdów, bo tego się już nie da zrobić samodzielnie. To ciało musi być, żeby na przykład kibice pojechali z miasta A do B, ponieważ jakieś ciało musi przedstawić listę kibiców, którzy jadą. To chodzą tam słuchy około 100 tysiącach rocznie z klubu, tak? Więc to a propos, to trochę może odpowie też na pytanie, kto płaci za te choreografie, powiem panu, użył, nie chcę tu wartościować. To jest kwestia przede wszystkim oddolnego zbierania pieniędzy. To znaczy, gdy się wchodzi na trybuny, no to grupy ultras stoją z puszkami po prostu i zbierają na oprawy. Czy to jest jedyne, można tam wrzucać, czy to jest jedyne źródło, to trudno powiedzieć, tak? Na pewno jest to oficjalne źródło. No stowarzyszenie, które zdobywa jakoś pieniądze, może na to przeznaczać, tak? Więc to jest to. Tutaj też pytanie było detonator tego zjawiska, skąd to się wzięło. Jak rozumiem, chodzi o ten taki ideowy, tak, kwestię. No to oczywiście pytanie jest bardzo ciekawe, bo takie tendencje antykomunistyczne, one były już wcześniej, natomiast taki zwrot ku właśnie żołnierze wyklęci, takie właśnie konserwatywne rzeczy. Ja mam wrażenie, że to jest kwestia 3-4 lat ostatnich. Myślę, że trochę, i to sami kibice przyznają, zawdzięczają to trochę Donaldowi Tuskowi, który w 2011 roku no, trochę oficjalnie wypowiedział, można powiedzieć, rodzaj wojny kulturowej. I jak gdyby to, że oni się zmobilizowali przeciwko, no, znacie państwo słynne hasło Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Zawsze w Gdańsku, jak no, były już premier przyjeżdża na mecze Lechii, to i speaker o tym powie, to hasło od razu leci. Myślę, że od tego trochę się to zaczęło, tak? A że jak gdyby nastrój też w społeczeństwie jest taki, że że się polaryzuje ta scena polityczna, że te konserwatywne czy prawicowe czy gazety, czy jakieś takie idee zaczynają. No młodzież też, być może Tomek mnie tu poprawi, młodzież trochę też zaczyna myśleć w pewnym wymiarze o tych wartościach konserwatywnych. Być może to się wszystko nakłada, tak? Więc na pewno nie ma jednej odpowiedzi na to. Ponieważ jak państwo widzą, nie ma gospodyni, musiała uciec, jedzie do Warszawy, to zakończy oficjalnie dyrektor biblioteki. Prezentami. I oczywiście dokonuje.